Modlitwa serca. W tym cyklu nauczań, tak zatytułowanym, chcemy się nie tylko teoretycznie, intelektualnie, na bazie Słowa Bożego dowiedzieć, co to jest modlitwa serca, czym jest modlitwa serca, ale chcemy jak najszybciej dojść w pewnym momencie do praktyki. Więc nie tylko wiedzieć, jaka jest teoria, ale też jak konkretnie, jakimi sposobami, jakimi metodami możemy zacząć się modlić modlitwą serca. Dlaczego? Bardzo śmiałe oświadczenie na początku tego cyklu przedstawiłem, że mianowicie modlitwa serca jest modlitwą Jezusa. Jezus tak się modlił, apostołowie tak się modlili, pierwsze pokolenie uczniów Chrystusa tak się modliło. Kolejne pokolenia chrześcijan, ci, którzy chodzili z Bogiem, chodzili w Bogu, nie tylko chrześcijan, bo i przed Chrystusem wszystkie Boże osoby, kobiety, mężczyźni, Boga, którzy z Nim chodzili, za Nim chodzili, Jemu i tylko Jemu ufali, byli duchowymi osobami, wszyscy modlili się modlitwą serca. Żeby przejść do praktyki, potrzebujemy wyjść z teorii, a ta teoria jest nam potrzebna do czego? Abyśmy nie doszli niechcący do nieporozumień. Bo bywa, że my się w teologii, w egzegezie biblijnej, w rozmaitych, kiedy rozmawiamy nawet taką amatorsko o rozmaitych chrześcijańskich koncepcjach, posługujemy się słowami i wszyscy za szybko, zbyt automatycznie uważamy, że to są oczywiste słowa i że dobrze je rozumiemy. Tymczasem one bywają napakowane różnymi ideami. Słowa, te, którymi się posługujemy, mają swoje definicje, które po pierwsze my między sobą nawet nie wiemy, że mamy różne definicje tego samego słowa, więc mówimy Bóg, anioł, Biblia, zmartwychwstanie, usprawiedliwienie, zbawienie, Kościół i tak dalej. I zakładamy, że wszyscy inni, to są tak oczywiste słowa, kiedy będziemy się nimi posługiwać, oni rozumieją je dokładnie tak samo jak my. To jest pierwszy błąd. Prawie zawsze jest tak, że gdzie trzech chrześcijanek oraz braci i sióstr w Chrystusie się spotyka, tam przynajmniej dwie różne idee tych słów, na przykład, które teraz wymieniłem, się pojawiają. Trzeba je sobie doprecyzować. Teraz kolejna rzecz jest jaka? Mianowicie nawet jak sobie doprecyzujemy słowa, a okej, okay, czyli twoja definicja jest taka, moja jest taka, na którą się godzimy. Nadal często i gęsto w historii Kościoła widzimy, chrześcijaństwa, różnych nurtów teologicznych widzimy, że nawet jak się ludzie dogadali, jak rozumieją dane słowo, to dogadali się na definicję, która była niezgodna z tym, jak tym słowem posługuje się autor Biblii, czyli Bóg we własnej osobie. W jakim sensie on to słowo, Bóg, umieścił w swoim piśmie, w zapisanym Słowie Bożym. Zatem potrzebujemy, kiedy rozmawiamy, zwłaszcza kiedy nasza rozmowa nie tyczy się abstrakcji teologicznych, ale zmierza do jakiegoś rodzaju istotnej praktyki życia chrześcijańskiego, potrzebujemy się dowiedzieć, jak to, co my chcemy robić, nie tylko z jakimi słowami opisuje Bóg, ale co On ma na myśli, kiedy się posługuje tymi słowami. I dlatego, kochani, jeżeli mamy się zająć modlitwą serca, to potrzebowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest serce. I to robiliśmy przez ostatnie trzy nauczania. Czym jest serce? Jakie ono ma władzę? No bo skoro to ma być modlitwa serca, więc mamy się modlić sercem, to potrzebujemy rozumieć, co możemy robić tym sercem, jak się tym sercem posługiwać, jakie my tam naprawdę mamy władze, bo czasem sobie z nich nie zdajemy sprawy. I jeszcze raz, nie potrzebujemy definicji psychologicznej, artystycznej, estetycznej, fabularnej, teologicznej nawet, z takiego czy innego nurtu wynikającej, ale potrzebujemy definicji serca wynikającej ze Słowa Bożego,
z opisu samego Boga, jak On nasze serce stworzył, jak On je rozumie, jak On się spodziewa, że będziemy się Nim posługiwać. I teraz, co prawda było to bardzo skrótowe, no ale nadal celem tego naszego cyklu teraz nie jest w ogóle studium serca, kiedyś się, mam nadzieję, nim zająć naprawdę szeroko, naprawdę głęboko, bo jest to temat fascynujący. Niemniej myślę, że odpowiednio dużo powiedzieliśmy na temat serca, tego wszystkiego, co będzie nam potrzebne do rozpoczęcia praktyki modlitwy serca. Zatem te trzy nauczania do tej pory są wystarczające na temat tego, czym jest serce, jakie ma władze i jak możemy się nimi posługiwać. Ale zanim przejdziemy do praktyki, potrzebujemy sobie zdefiniować drugi wyraz, który należy do tytułu tego naszego cyklu, mianowicie modlitwa. Zanim bowiem sobie odpowiemy, co to jest modlitwa, chcę uniknąć wszelkiego rodzaju nieporozumień związanych właśnie z tym słowem również. Co to jest modlitwa? Żyjemy w Polsce, w społeczeństwie wciąż dosyć mocno religijnym ze względu na wszechobecny rzymski katolicyzm, tradycje rzymskokatolickie. I nawet ateiści, jak się wychowują od małego, to w kółko słyszą o różnego rodzaju modlitwach. Są świadkami rozmaitych aktywności, które są nazywane modlitwami. I mogą wymienić mnóstwo tego typu rzeczy. Ale jak się otwieramy od czasu, jak się Polska zaczęła mocno otwierać na świat, to wraz z pewnego rodzaju multikulturowością inne religie też się pojawiły. W ogóle rozmaite koncepcje, nawet niekoniecznie z jakichś ustrukturyzowanych religii, typu z New Age'u, rozmaitych nurtów, pseudoduchowości, a nawet rozwoju osobistego, pojawiły się idee tego, czym może być modlitwa. I teraz niestety okazuje się, że bardzo często w praktyce, czy to modlitwy osobistej, zwłaszcza modlitwy osobistej, ale nawet wspólnotowej, kościołów ewangelicznych, wspólnot, nurtów teologii biblijnej, wśród chrześcijan, którzy chcą być prawdziwie biblijnie wierzący, wciąż zamiast pytać o tak oczywiste, zdawałoby się, słowo jak modlitwa Ducha Świętego i szukać odpowiedzi w Słowie Bożym, czym według Boga powinna być modlitwa, to my automatycznie zakładamy, że to chyba jest rzecz oczywista, czym jest modlitwa. Bywa w związku z tym, że czytamy Słowo Boże, powierzchownie czytamy o tym, że ktoś się modli w Biblii, że coś tam robi i zamiast zapytać Słowa Bożego, Ducha Boga, co ty, o czym ty mi mówisz przez to słowo? Co ja tu naprawdę, o czym ja tu naprawdę czytam? To my z miejsca zakładamy, że to, co się dzieje w Słowie Bożym, to jest to, co my wcześniej myśleliśmy. A, ktoś tutaj się modli, to jest to, co ja myślałem wcześniej, nawet zanim zacząłem czytać Biblię, że to jest modlitwa. To tu Jezus na pewno to robi, tu Eliasz na pewno to robi, tutaj Piotr na pewno to robi i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz, potrzebujemy się przyjrzeć i zrobimy to dzisiaj temu, czym w ogóle jest modlitwa, tak abyśmy wreszcie po pierwsze odcięli w praktyce naszego życia modlitwy, które nie są modlitwami z punktu widzenia biblijnego, postawy modlitewne, które nie są postawami modlitewnymi z punktu widzenia biblijnego, ale są postawami pogańskimi. Kiedy te postawy odetniemy, wówczas zostanie nam właściwy model modlitwy, taki jak rozumie ją Bóg. Zatem po tym, jak sobie odpowiedzieliśmy, co to jest serce, jak je rozumieć, jakie ono ma naprawdę władzę, bez różnych potocznych koncepcji itd., itd., dzisiaj sobie, jeszcze raz, modlitwa, rozległy temat, nie ma, jak się otworzy Biblię, może nie strony, ale dwóch stron akurat otwartych, nie ma jednej kartki w Biblii, żeby gdyby jej nie wziąć z Biblii, nie było tam mowy o modlitwie w takim czy innym sensie, w takim czy innym kontekście. Więc
Można by studium na temat modlitwy biblijne ciągnąć długo, przez wiele sezonów. Dziś w tym jednym nauczaniu chcemy sobie najprościej, jak to jest możliwe, najbardziej praktycznie, jak to jest możliwe, odpowiedzieć na pytanie, jakiej modlitwy chce od nas Bóg. Co Bóg rozumie jako modlitwę. Nie pamiętam, kiedyś pierwszy raz, jak się nad tym zastanawiałem, zanim w ogóle przejdziemy dalej, tobie chcę też zadać to pytanie. Mam nadzieję, że Duch Święty popracuje z tym pytaniem w twoim sercu. Widzisz, będąc naprawdę pobożnym człowiekiem, mając różne doświadczenia, jako młody człowiek, małe dziecko, potem młody człowiek, modlitwy w kościele katolickim, bycia ministrantem, służenia przy różnego rodzaju obrzędach modlitewnych, ale też odmawiania pacierzy itd., itd. Później, mając doświadczenie New Age'u, okultyzmu, prawie otarcia się o satanizm, zwracania się do różnych istot duchowych itd., antymodlitwy, czyli mówienia do Boga po to, żeby go przekląć, nie? Nawet tego typu doświadczenia, nie? Jak wreszcie przyszło w moim życiu do właściwego nawrócenia, kiedy się spotkałem z Jezusem, zmartwychwstałym, znów wszedłem w pewien nurt. Dobrze, teraz ja jako osoba duchowa nie przeanalizowałem moich pierwszych spotkań z Jezusem, ale bardzo szybko chciałem być jak najlepszy w modlitwie. Więc zacząłem różne rodzaje modlitwy na powrót uprawiać, tym bardziej, że nie wiedząc, co mam robić, wróciłem, że się tak wyrażę, na łono Kościoła Rzymskokatolickiego i w różnych duchowościach Kościoła Rzymskokatolickiego próbowałem teraz szukać, grzebać, żeby one jak najlepiej oddały ten ogień, który miałem w duchu i w sercu. I w pewnym momencie ktoś zadał mi pytanie. Fabian, czy ty się kiedyś zastanowiłeś nad tym, jak ty wyglądasz, kiedy się modlisz z punktu widzenia Boga? Czy ty kiedyś miałeś taką refleksję, kiedy jak twoja modlitwa wygląda Jezusowi? Nie? Jak twoja modlitwa brzmi w uszach Ducha Świętego? Twoja postawa, jak jest przez Boga w momencie, kiedy ty się modlisz, postrzegana? Krótko mówiąc, czy kiedyś się zastanawiałeś nad tym, że naprawdę istnieje druga strona? O co mi chodzi? Jest modlitwa i zastanawiałeś się kiedyś przy tych różnych swoich praktykach, wiesz, że jest jakby... Co sobie Bóg myśli o tobie, kiedy się modlisz? Nie o tym, co ty robisz, tylko to o tobie, nie? O twoich myślach, o twoich odczuciach, o twoim... Jak twoja modlitwa wygląda z drugiej strony teoretycznie kija. Nie? Z jednej strony kija jesteś ty, z drugiej powinien być Bóg, bo inaczej do kogo się modlisz? Rzecz się do Boga. Więc jak ona jest, różne twoje modlitwy są przez Niego odbierane. I pamiętam, że wtedy sam fakt, niezależnie od tego, jak szokująco może teraz to dla ciebie zabrzmieć, ale naprawdę, rozumiesz, to ja sobie to uświadomiłem, że zaraz, tu istnieją dwie strony równania. Modlitwa to jest coś, co Boga obchodzi. On się... I jeszcze raz, każdy, jak o tym opowiadałem tę historię, jak opowiadałem ją wielu osobom, to ludzie mówią, no tak, oczywiście, że tak, ale po co, ale zastanów się nad tym dobrze. Kapujesz? Bo my oczywiście wiemy, no modlę się, to wiadomo, że do Boga. Tylko wiesz, o co idzie? Jak piszesz maila do drugiej osoby, jak zostawiasz kartkę na lodówce, nie wiem, przypinasz, rozumiesz, dla, nie wiem, informacje dla żony, dla kogoś, wchodzisz z kimś w interakcję, nawet kogo nie ma, no to nawet wtedy zastanawiasz się, czekaj, ale czy ta druga strona zrozumiała, co ja teraz zrobiłem, jak zareaguje i tak dalej, i tak dalej. Nie, a jak często wygląda historia z naszą modlitwą? I my potrafimy się niektórzy, ja się wtedy potrafiłem nawet bardzo długo modlić, będąc zadowolonym z siebie, że się modliłem, ale jakbym miał powiedzieć, czy Bóg był zadowolony z każdej minuty mojej wielogodzinnej modlitwy, to nagle do mnie dotarło, ja nawet nie wiem, czy mnie to interesowało, czy że tam w ogóle jest Bóg z drugiej strony. Zatem, jeszcze raz,
To jest wstęp mój do pierwszego z trzech modeli ogólnie modlitwy, z których dwa modele są absolutnie fałszywe, których Biblia po prostu nie rozpoznaje jako modlitwy, czyli, no właśnie, jako modlitwy. I ten pierwszy model dokładnie, widzisz, mnie się wydawało, że jestem osobą nawróconą, ale de facto wiele godzin, dziennie nawet potrafiłem tkwić w tym pierwszym modelu, który Biblia nie tylko nie uznaje za modlitwę, ale odrzuca jako coś absolutnie modlitwie przeciwnego. Zatem trzy modele teraz przedstawię. Pierwsze dwa po to, żeby ci pokazać, że być może jakieś elementy twojej modlitwy, jakieś sposoby twojej modlitwy powinny być kompletnie przez ciebie zarzucone, ponieważ modlitwą w ogóle nie są. Po prostu. I żeby cię przynajmniej zainspirować, nie wiem, że nakłonić, ale zainspirować do podjęcia refleksji, bo możesz sobie pomyśleć, nie, ale ja tak zawsze się modliłem, możesz, jeszcze raz, chcesz się trzymać swojej tradycji, zaczyna się robić, wiesz, własna religia, czy też naprawdę chcesz chodzić za Bogiem tak, jak On chce, żebyś chodził, czy chodziła. Zatem ten pierwszy model, do którego już zrobiłem wprowadzenie, z którego ja sobie kiedyś zdałem sprawę, który mi został uświadomiony pytaniem, jak twoja modlitwa wygląda z drugiej strony? Jak ją postrzega Bóg? Co On słyszy, kiedy ty gadasz różne rzeczy? Co On widzi, kiedy ty robisz pewne rzeczy? Nie? Jaki On... tam wtedy padło takie określenie, jeżeli Biblia mówi, że, wie, że my w ramach naszej modlitwy unosi się cudowny zapach do nosa Bożego, to co to w ogóle jest? Co, kiedy Bóg, ty się modlisz i Bóg wącha, to co On czuje? Co ty Mu palisz? Rozumiesz? Kadzidło? Czy co się dzieje? Jak On całym sobą odbiera to, co ty robisz? Otóż, pierwszy model modlitwy, który według Biblii jest w ogóle żadną modlitwą, to jest fałszywa wizja modlitwy, to jest model antropocentryczny, w którego centrum jest człowiek, a nie Bóg. Krótko mówiąc, człowiek coś robi dla Boga, żeby coś uzyskać od Boga, przed Bogiem coś robi, wobec Boga, ale w centrum jest człowiek i to, co on robi. Bóg, nawet jeżeli ktoś powie, nie, ja wierzę w Boga osobowego, tak naprawdę w tym modelu modlitwy w zasadzie mógłby nawet nie istnieć jako osobowa siła. Bóg jest tam rozumiany jako pewien rodzaj energii, pewien rodzaj mechanizmu, który, jeżeli ty odpowiednio silno, z odpowiednią siłą dociśniesz, lub też masz wiedzę i wiesz, który guzik włączyć, jak ten mechanizm działa, albo odkryjesz jakąś zagadkę, więc albo masz siłę, albo masz wiedzę. To jest gnoza. Wtedy, jeżeli ty po prostu, nie, magia, znasz właściwe formuły. I teraz, jak posługujesz się właściwą formułą, to otrzymujesz właściwy rezultat. I teraz, jeszcze raz, zanim przejdziemy do twojej modlitwy dzisiaj, co jest niezwykle istotne, zobacz, że Biblia z tego rodzaju modlitwy, cudzysłów, się nabija. Jeszcze raz, modlitwy, w której człowiek wierzy, że Bóg jest w zasadzie bezwolną siłą, i to, czy Bóg zadziała, czy nie zadziała, zresztą zazwyczaj człowiek wtedy się modli po to, żeby od tego Boga coś uzyskać w sposób nadprzyrodzony. Widzisz, model antropocentryczny modlitwy zawsze jest modelem magicznym. Ja się zwracam do jakiejś siły, siły wyższej, żeby ona zadziałała w sposób nadprzyrodzony, czyli cudowny, ale tak naprawdę wszystko w tym zależy od moich albo wysiłków, albo od mojej wiedzy. Od mojej intensywności, moich działań nadprzyrodzonych, albo wyglądających nadprzyrodzone, lub też od moich inicjacji, czyli że ja przez rozmaite rzeczy, przez które przeszedłem, mam prawo do czegoś, mam prawo coś dostać. To nie muszą być inicjacje na mnie dokonane, to mogą być ofiary, które ja składam. Ale
Chodzi o to, że to są moje wysiłki. I jeżeli one będą właściwie skierowane, właściwie przeprowadzone, będą miały właściwą wagę, to jakby Bóg tu nie ma nic do rzeczy, On musi zadziałać. To jest rozumienie magiczne, a więc to jest rozumienie pogańskie. Mamy wiele miejsc w Biblii, które przedstawiają tego typu modlitwę. Właśnie ten model antropocentryczny, w którym ludzie nie wiadomo co robią dla Boga, żeby uzyskać coś od Niego, ale w rzeczywistości tylko ich widać. Wszystko się opiera na ich wysiłku. Jest, mówię, wiele opisów tego typu postaw w Biblii. Dla mnie zawsze, gdy rozważałem ten temat, najbardziej takim kompilującym wszystkie wątki wydaje się fragment z pierwszej Księgi Królewskiej. Sławna historia sławnej postaci Eliasza w starciu z fałszywymi prorokami, 450 prorokami Baala. To jest pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział. Nie będziemy tam całej historii sobie opowiadać. Chodzi o to, że Eliasz wystąpił do rozprawy z nimi, żeby im pokazać, nie im, ale ludowi Izraela, że oni czczą fałszywego Boga. Że oni coś tam robią, uzyskują rozmaite jakieś tam efekty, ale po prostu, że ten Bóg w starciu z prawdziwym Bogiem, rozumiesz, za każdą fałszywą religią, zwracaniem się do przedmiotów, fałszywych bóstw i tak dalej, jak mówi Nowy Testament, Paweł zwłaszcza w Nowym Testamencie, stoją demony. I te demony mogą czasem coś zrobić, żeby ludzi utwierdzić w ich fałszywych przekonaniach. Ale kiedy Eliasz stanął naprzeciwko proroków Baala, on powiedział, nie, w imieniu Jahwe teraz może być dokonany znak, którego może dokonać tylko prawdziwy Bóg. A zatem to oświadczenie na bazie obietnicy Bożej i tak dalej zblokowało możliwość działania demonicznego kompletnie. Więc on powiedział, prawdziwy znak, niech stąpi ogień z nieba na ofiarę, którą my złożymy. Czyj Bóg jest prawdziwy, czyj Bóg jest Bogiem, ten będzie w stanie zrzucić ogień z nieba i przyjąć w ten sposób ofiarę, pochłonąć ją. A jak ktoś ma nieprawdziwego Boga, to się nic nie stanie. Zrzucił to wyzwanie prorokom Baala i oni złożyli ofiarę. I wtedy co? Potrzebowali cudu, więc uwaga, zaczęli się o niego modlić na różne sposoby. Nie tylko o niego prosić, zwróć uwagę. Zaczęli składać ofiary, a w pewnym momencie zaczęli go wielbić. Między innymi mu dziękując. Są trzy różne postawy, ale po to, żeby uzyskać jakiś efekt tutaj. Nie? Zobacz, to jest pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział, od 26 wersetu. Jak Eliasz powiedział, wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go i tak dalej. To jest 25 werset, przepraszam, końcówka. I powiedział im, wzywajcie imienia swoich bogów, ale ognia nie podkładajcie. Niech to zrobią wasi bogowie. No teraz mniejsza o to, co tam się dalej stało, bo my wiemy, że Jahwe wysłuchał Eliasza, żaden Baal ich nie wysłuchał, więc po prostu tyle, u nich się nic nie stało. Ale widzimy, jak wygląda modlitwa pogańska. I oni się nie zwracają do prawdziwego Boga, rozumiesz? Oni doskonale, czy wierzą w Jego istnienie, czy nie, czy oni wiedzą, że tam jest jakieś jestestwo z drugiej strony, oni są przekonani, że to ich wysiłki są w centrum. Jeżeli oni się odpowiednio wysilą na modlitwie, no to wtedy coś uzyskają. Patrz, 26 werset i dalej. Wzięli więc cielca, którego im dał, a gdy go przygotowali, wzywali imienia Baala od poranka aż do południa, mówiąc, o Baalu, wysłuchaj nas. Ale nie było głosu ani odpowiedzi. I podskakiwali wokół ołtarza, który zrobili. Więc mamy po pierwsze modlitwę werbalną, modlitwę ustami, rozumiesz, modlitwę słów, które są wypowiadane, Baalu, wysłuchaj nas. I oni mówią, i mówią, i mówią, i mówią, i mówią. Teraz chodzili dookoła ołtarza w procesji, a więc również czczą to swoje bóstwo fizycznie, rozumiesz, wykonują podskoki. To ci podskakiwali, inni chodzą na kolanach, jeszcze inni padają na twarze, jeszcze inni, no właśnie, procesja, tak, msza, nabożeństwo takiego czy innego rodzaju. Oni tam robili, mówili rzeczy i robili rzeczy.
I jak nie było odpowiedzi, to przedłużali te swoje wypowiedzi, przedłużali te swoje obrzędy. Potem Eliasz ich wyśmiał w 27 wersecie, mówiąc, żeby wołali głośniej, bo przecież to jest ponoć Bóg, do którego się zwracają, ale może się zamyślił, albo jest zajęty, albo jest w drodze, albo może śpi, trzeba go obudzić. No się z nich ewidentnie nabija. Zwróć uwagę, nie? I teraz jaka jest ich odpowiedź? Ich wołali więc głośniej. No w UBG mamy, że wołali więc głośno, ale chodzi o to, że wołali głośniej niż do tej pory. Zwiększyli swoje wysiłki. Plus dołożyli do tego ofiarę najmocniejszą, jaką człowiek w religiach może dołożyć, czyli swój własny ból, swoją własną krew w tym wypadku. Czyli 28 werset. Wołali więc głośno i nacinali się według swojego zwyczaju nożami i włóczniami, aż krew z nich tryskała. Ostatnio ktoś mi przysłał, nie wiedziałem o tym, bardzo interesująca rzecz, bo nie wiedziałem o tym, jakiś rodzaj muzułmańskiej modlitwy, w której ludzie uderzają się, mężczyźni zwłaszcza, uderzają się nożami. Komentarze tam i także naprawdę krew im tryska, jak się rozcina skóra, zwłaszcza na głowie, na czaszce. Ktoś tam się nabijał, że no, widać od razu pogańska religia, to było jakieś tam forum katolickie, a ktoś inny zamieścił zdjęcia z obchodzenia Triduum Paschalnego na Filipinach i jeszcze w paru innych miejscach, gdzie ludzie dają się krzyżować, dosłownie przebijają im ręce i tak dalej, biczują nie jednego Jezusa, ale ilu jest Jezusów, tym chętnych, tym to wszystkich w formie takiej nabożności. Nie będziemy w to dalej wchodzić, ziemi tylko to, że tu jest złożona ofiara. Ofiara to jest coś, co macie kosztować. Bierzesz pieniądze i dajesz Bogu i mówisz, teraz ja od ciebie czegoś oczekuję. Pościsz, nacinasz się, krew z ciebie płynie, doświadczasz bólu takiego czy innego rodzaju. Nie? Po co? Po to, żeby swoim wysiłkiem przechylić jakąś duchową szalę na swoją korzyść u jakiegoś Boga. 29 werset czytamy, kiedy minęło południe, oni dalej prorokowali aż do czasu składania ofiary z pokarmów, ale nie było głosu ani odpowiedzi, ani nawet znaku jakiejkolwiek uwagi ze strony Baala. Prorokowali, oni tam zaczęli robić, to znaczy, że niektórzy z nich wręcz wpadli w trans. To jest kolejna jeszcze rzecz modlitewna. Twoja modlitwa pogańska musi być tak intensywna, że musisz wpaść w trans. Muzyka do tego może ci posłużyć, rytm, taniec, zresztą widać, że oni to robili, narkotyki nawet, ale one nie są konieczne, regularne powtarzanie mantr różnego rodzaju. Oni tam wpadli w trans, wpadli w szał, cudzysłów modlitewny, żeby jeszcze bardziej się zaangażować w hipnotyczne skoncentrowanie na tym, co chcieli uzyskać, na postaci swojego Boga i tak dalej, i tak dalej. Nie? Zwróć uwagę, to, wszystkie te działalności, to jest modlitwa antropocentryczna. Im więcej ja robię, tym bardziej, nie wiem, Bóg mnie usłyszy, ponieważ on mnie słucha. Jakby zwróć uwagę, to wszystko, z czego się nabija Eliasz, co się dzieje z tym waszym Bogiem? On nie słucha, śpi, gdzieś poszedł, może nie istnieje. I przyjrzyj się, bo łatwo jest mówić, wiesz, o prorokach Baala, o muzułmanach, o jakichś tam, nie wiem, szintoistach, o kimś, ale przyjrzyj się swojej modlitwie, nie? Bo i chrześcijanie dokładnie często tak robią, kiedy się gromadzą i teraz śpiewają, rozumiesz, podnoszą ręce, wołają do Boga, podnoszą głos, krzyczą, nie? Jak na przykład, nie wiem dlaczego wiele osób uważa, że żeby wypędzić demona, trzeba na niego wrzeszczeć. Jakby autorytet imienia, jakby Jezus musiał krzyczeć na demony, żeby one wychodziły. To demony krzyczały, nie Jezus. Jezus rozkazywał wyjść, nara. To było wszystko, nie? Ale wiecie, wołania przedłużające się nad, nie wiem, losem kraju. Co innego, kiedy to wynika, wiesz, z twoich emocji i tak dalej. Ale niekiedy to jest technika modlitewna. Ludzie, którzy poszczą w jakiejś intencji. Post w Nowym Testamencie nie ma czego wspólnego z uzyskiwaniem czegokolwiek od Boga. Zupełnie, nie?
idą na pielgrzymki właśnie po to, żeby złożyć w ten sposób ofiarę z siebie, że ja teraz, Boże, przejdę tyle i tyle, ale proszę Cię, i tu następuje jakaś tam intencja, nie? Będę czytać więcej Biblii, będę się dłużej modlić, od tej pory się modlę codziennie 2 godziny na językach. Rozmaite obietnice, które my składamy Bogu, żeby Jego przekonać w Nim, w Jego sercu, rozumiesz, żeby coś przechylić na swoją szalę. Zwróć uwagę, na te, do, między innymi do tej sceny tutaj, nie będę teraz całej egzegezy przeprowadzać, ale między innymi właśnie do tej sceny odwołuje się, odnosi się Pan Jezus w kazaniu na górze, kiedy mówi, to jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, i naucza na temat modlitwy. To jest bardzo, zwłaszcza u Mateusza, skondensowane nauczanie, takie powiedziałbym wręcz lapidarne, ale potem w innych miejscach Ewangelii, nie tylko Mateusza, widzimy, jak Jezus naucza na modlitwie, o modlitwie na różne sposoby. Ale jest jeden konkretny fragment, w którym naprawdę Jezus się bezpośrednio odwołuje do tego, co Eliasz widział, do tej postawy pogańskich kapłanów i tego, jak oni się modlą i w związku z tym, jak się modlą w ogóle poganie. Zobacz, to jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, a werset 7. Modląc się, mówi Jezus, nie bądźcie wielomówni jak poganie. I teraz niektórzy od razu mówią, czyli w związku z tym nie wolno dużo mówić na modlitwie i tak dalej, ale Jezus tu ma konkretną rzecz na myśli, zwróć uwagę. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Zauważ, wielomówny jest Dawid w psalmach. Zauważ, ile on słów wypowiadał, a to, co my mamy zapisane w Biblii, to jest nic w porównaniu z ilością psalmów, o jakiej słyszymy z innych miejsc Biblii, że je napisał, wypowiedział, zaśpiewał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jezusowi nie chodzi o to, żeby nic nie mówić na modlitwie, albo żeby modlitwa była krótka, żeby było mało słów na tej modlitwie. Jezusowi chodzi o to, żebyśmy przestali sądzić, że nasze wysiłki na modlitwie, ilość tego, co mówimy na modlitwie, ilość tego, co robimy na modlitwie, że my coś robiąc na modlitwie, cokolwiek możemy u Boga uzyskać. Zauważ, modląc się, 7 werset, nie bądźcie wielomówni jak poganie, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność, o to chodzi, swoją wielomówność, będą wysłuchani. Nie bądźcie, 8 werset Jezus mówi, nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Patrz. Patrz, co tu się dzieje. Nie? Często tu się zaczyna właściwe nawrócenie chrześcijańskiego serca. Zaraz, czyli w momencie, kiedy ja wchodzę na modlitwę, nawet po prostu mam... Zostawmy na razie na boku inne formy modlitwy, nie? Bo zwróć uwagę, modlitwa to nie jest tylko proszenie Boga o coś. W niektórych, w życiu niektórych chrześcijan, ja mam wrażenie, jakby oni nie wiedzieli o tym, że istnieją inne formy modlitwy. Ostatnio rozmowę z całą grupą młodych chrześcijan, mówią, wiadomo, jest modlitwa prośby, ale jest też modlitwa dziękczynienia. Jest też modlitwa uwielbienia, mi powiedzieli, ale potem się okazało, jak ich zapytałem, czym się różni uwielbienie od dziękczynienia, że w zasadzie uwielbienie to jest jakby jeszcze bardziej podekscytowane dziękczynienie. Ale zwróć uwagę, dziękczynienie nadal jest związane z czym? Z dostawaniem od Boga. Nie masz czegoś? Prosisz. Modlitwa prośby. Poprosisz czy nie poprosisz, ale dostaniesz coś od Boga, co wtedy robisz? Dziękujesz. Jest cały czas związane z dostawaniem jakichś rzeczy od Boga. A czy do tego się ma sprowadzać cała nasza relacja z Ojcem? No nie. A więc istnieją inne formy modlitwy, inne wyrazy relacji z Bogiem na modlitwie, a niektórzy je zawężają tylko i wyłącznie do otrzymywania od Boga, proszenia, otrzymywania. Albo nie proszenia, ale nadal otrzymywania od Boga, jakby tylko i wyłącznie do tego relacja z Bogiem służyła i modlitwa. Nie? Niemniej, niech będzie. Niektórzy mówią, dobra, no to w takim razie moja modlitwa, tu się zaczęło nawrócenie, wchodzę na modlitwę, to co ja mam robić w takim razie na tej modlitwie, skoro Bóg i tak już wie, czego ja potrzebuję, to po co ja się mam w ogóle modlić? Jeszcze raz, zanim pójdziemy tam dalej, zwróć uwagę, że jeżeli jakakolwiek część twojej modlitwy jest dokładnie taka, ja się modlę, aby przekonać Boga do czegoś, ja się modlę, cokolwiek robisz na modlitwie, rozumiesz, ale chodzi ci o to, że to, co ty robisz na modlitwie, ma zrobić coś z Bogiem,
od razu z miejsca mówię ci, model antropocentryczny jest modelem diabolicznym. Dlaczego? Bo jeżeli ty i twoje wysiłki są w centrum, to niezależnie od tego, że ty wierzysz w jakiegoś Boga, który jest poza tobą, to nadal wierzysz w siłę siebie, a więc swojej jaźni, a więc swojego ego i to ty tak naprawdę jesteś na tronie. To ty masz moc nakłonić, nieważne w jakiego Boga wierzysz, jak jesteś chrześcijanką czy chrześcijaninem, nadal powiem, zastanów się, w jakiego Boga wierzysz, jeżeli wierzysz, że ty swoim wysiłkiem, swoimi słowami, swoją duchową postawą, swoją duchową ofiarą jesteś w stanie zmienić wolę Boga. Czy wierzysz w to, że On ma dla ciebie zawsze najlepszą wolę? Zauważ, wtedy, tak, jeżeli ty chcesz zmienić Jego wolę, to znaczy, że wierzysz, że ty, twoja wola dla ciebie jest lepsza niż Jego. Zauważ, jak degradujesz Jego postać, Jego dobroć, Jego miłość. Zauważ, co się wtedy dzieje. Nie, to nie jest szukanie Jego woli, to jest nakłanianie Go, aby spełnił twoją wolę. Twoje potrzeby, twoje, bez konsultacji z Nim. Więc kiedy ludzie docierają do tego momentu, bardzo często mówią, rzeczywiście, taka modlitwa nie ma sensu. Nie? Na przykład w katolicyzmie bywa nawet, że ludzie nagle odkrywają, zaraz, czyli pacierz tego rodzaju, to nie ma sensu. Bo zauważ, jak wiele istnieje tego rodzaju modlitw, cudzysłów, które są nadal nazywane modlitwami, które się odmawia. Nie? Na przykład pacierz, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i tak dalej. Niektórzy chrześcijanie ewangeliczni się śmieją, no wiadomo, o co chodzi. Po czym nagle na pogrzebie ewangelicznym słyszysz wezwanie, to w takim razie pomódlmy się, jak nam Pan Jezus nakazał. Na nabożeństwie jednego, drugiego, piątego, szesnastego rodzaju nagle ktoś wzywa kongregację, to powstańmy, aby się pomodlić słowami, jakie Pan Jezus nam nakazał i nagle się okazuje, że modlitwa Ojcze Nasz jest do odmówienia. No i wszyscy to mówią i twierdzą, że się pomodlili. Nie? Nie, to jest, wiesz, spontaniczność i tak dalej. Serio? Masa chrześcijan, którzy twierdzą, że spontaniczna modlitwa, jednocześnie co robią? Przychodzą na nabożeństwa, a z tych nabożeństw potem wynoszą na swoją osobistą modlitwę co? Inną formę odmawiania modlitw, która się nazywa uwielbienie przez śpiewanie pieśni. Powiedz mi, co to jest, jeżeli nie tylko urozmaicona forma odmawiania modlitwy. Ja teraz uwielbiam. Okej, ale to nie są twoje słowa. Śpiewasz piosenkę jedną, drugą, trzecią. Nie wolno mi śpiewać, ależ wolno, ale zwróć uwagę, jak często śpiewanie pieśni nie ma niczego wspólnego z tym, czy Bóg chce akurat tej czy innej piosenki. Rozumiesz? Czy jak Bóg reaguje na tą twoją piosenkę. Zwróć uwagę, jak wiele osób się cieszy na nabożeństwach najbardziej ekstremalnie, ja nie wierzę, dziwnych, charyzmatycznych, ale rozumiesz, porządnych, charyzmatycznych, nie? A których jest dużo, wiesz, emocji, ale załóżmy, że zdrowej, duchowej. Nadal ludzie mówią, jak oni się czują. Szukają czego? Mówią, czy było namaszczenie od Pana i tak dalej. Rozumiesz? Ale gdzie oni szukali tego namaszczenia? U siebie. Czy była faza na modlitwie? Czy był trans na modlitwie? Czy... Nie, my jesteśmy jak najdalsi od tego typu historii. Ale nadal. Ej, czułeś, jak dzisiaj modlitwa płynęła, ale dzisiaj było dobrze. Nie, jeszcze raz, bądźmy uczciwi i bądźmy szczerzy. Ja sam w tego rodzaju chrześcijaństwie, w tym nurcie chrześcijaństwa od lat jestem osadzony i w nim uczestniczę. I nadal w nim jestem. Nie odżegnuję się. Ale rozumiesz, my musimy być uczciwi. Kapujesz, czy to wtedy... Czym się... Rozumiesz, są ludzie, którzy idą do kościoła katolickiego i oni mają podobną fazę, naprawdę mówię ci, naprawdę, kiedy tkwią w czymś, co dla ciebie wygląda na jakiś odlot pogański, śpiewają, rozumiesz, godzinki do Matki Boskiej rano, śpiewają w maju litanię loretańską, rozumiesz, kadzidła i tak dalej. Od małego są wychowani w takim nastroju, że jak się zbiorą, rozumiesz, w kościele i śpiewają litanię loretańską, to mają fazę lepszą jak niektórzy charyzmatycy, rozumiesz, na uwielbieniu Jesus Culture, czy jakiegoś innego sławnego chrześcijańskiego zespołu.
Dlatego widzisz czasem wciąż babcie, które się w maju zbierają przed kapliczkami maryjnymi i one tam, rozumiesz, jeszcze im jest mało, w kościele jest nabożeństwo, jest, one się jeszcze robią swoje przed kapliczką i tam cisną i śpiewają, rozumiesz, bez tych wszystkich form, rozumiesz, tańca, śpiewu, podnoszenia rąk, ale to jest dokładnie to samo. One mają swoją piosenkę, my mamy swoje piosenki. Jest jeszcze, oczywiście, odmawianie różańca i tak dalej, rozumiesz, są całe różańce, na różne sposoby można odmawiać, można je śpiewać, te różańce, i te ludzie sobie urozmaicają te rzeczy, ale to jest nadal, rozumiesz, szukanie czego? Swojego stanu emocjonalnego, fizycznego, albo nawet pewnej estetyki na swojej modlitwie i potem, kiedy ją znajdziesz, twierdzenie, o, był Bóg, w sensie tak i co ci powiedział? Tak wyglądają twoje relacje z, na przykład z innymi ludźmi? Że robisz coś po to, żeby się jakoś poczuć, na przykład, rozumiesz, rozmawiasz z żoną, z mężem, z dziećmi, nie wiem, z szefem w pracy, z kimś, komu coś sprzedajesz w sklepie, wiesz, o co mi chodzi, z kimś, nie wiem, poszedłeś na piwo do pubu jako chrześcijanin, niech będzie, i to jest dokładnie to, co ty robisz, to jest relacja, w ramach której się kompletnie nie interesujesz, jakby, jak druga osoba reaguje, tylko ty sobie przed tymi, okej, są ludzie, którzy mają takie relacje. Czasem bywam na spotkaniach rodzinnych, różnych, gdzie widzę, że ludzie, jedna osoba mówi o swoim, druga osoba mówi o swoim. I oni potem się rozchodzą, myślą, że pogadali, a z boku mówią, że w ogóle ta opowiedziała swoje 3 historie, tamta opowiedziała swoje 4 historie. No i tyle. Jedna słuchała tej, po co? No żeby odczekać, kiedy wreszcie miała czas powiedzieć swoją rzecz. To wtedy ta odczekała i opowiedziała jej swoją rzecz. I znowu, jeżeli się rozeszły, ale tam nie było komunikacji. Zapytaj potem jedną czy drugą, co tam ta druga opowiadała. A wiesz co, ona nie umie słuchać. Nie umie słuchać. A jasne, no bo ty w kółko gadasz. Więc niektórzy ludzie mają takie relacje, ale umówmy się, im lepsza jest twoja relacja z kimś, tym więcej masz interakcji, a nie tylko swoich działań. Więc jeszcze raz, przyjrzyj się różnym formom swojego, rozumiesz, duchowego, swoich duchowych działań, które nazywasz modlitwami, czy to są rzeczywiście modlitwy, czy tylko wysiłki pogańskie, które robisz dla Boga, bo zauważ, jak wiele wysiłków chrześcijańskich, co teraz robisz? Ja teraz postanowiłem sobie, mówi mi jeden brat ostatnio, 1,5 godziny dziennie czytam Biblię, ale po co? Bo ja po prostu to ewidentnie składa Bogu ofiarę. No już składa Bogu ofiarę. Ja robię teraz to, ja robię rzeczy, które robimy dla Boga, wobec Boga, przed Bogiem, po to, żeby uzyskać coś od Boga, ale w ramach których nie bardzo, rozumiesz, możesz potwierdzić, że doszło do interakcji między tobą a Bogiem, to nie są żadne modlitwy. Nawet jeżeli mówisz, nie, doszło, bo Bóg mi odpowiedział, ale nadal, jeżeli twoje serce, rozumiesz, jest przekonane, że Bóg odpowiedział, bo ty coś zrobiłaś, czy ty coś zrobiłeś, to nie jest żadna modlitwa, to jest diaboliczna, pogańska, bałwochwalcza postawa, w której de facto czcisz kogo? Samego siebie i swoją własną wolę. Biblia w wielu miejscach mówi o tym, że bożki są niczym. Ale jeżeli ktoś wmawia sam sobie, że za figurą, obrazem czy ideą Boga, którą czci, jest prawdziwy Bóg, do którego się modli, to już sam ten fakt o czym świadczy. Skoro twój Bóg jest możliwy do przedstawienia przy pomocy twoich rąk, przy pomocy twoich słów, kompletnie do przedstawienia, ty tworzysz jego obraz, znaczy, że modlisz się do obrazu, nad którym ty masz władzę, bo to ty jesteś stworzycielem swojego Boga. Zatem, to jest model antropocentryczny. Nie będę mówić więcej, niech Duch Święty pomoże ci uczciwie osądzić, dosłownie, osądzić rozmaite twoje praktyki i postawy modlitewne, żeby je po prostu raz na zawsze usunąć. Teraz wielokrotnie słyszę, zwłaszcza od ludzi, którzy z tego rodzaju modlitwy wyszli, mówią, ja wiem. Modlitwa to nie jest robienie czegoś dla Boga, przed Bogiem i tak dalej. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Modlitwa to jest dialog z Nim. Może cię zaskoczę, choć tu powoli zbliżamy się do właściwej definicji modlitwy, nadal rozmowa z Bogiem nie jest właściwą definicją modlitwy. Modlitwa nie jest przede wszystkim rozmową z Bogiem, czy w pierwszej kolejności rozmową z Bogiem. Bo, widzisz, bardzo łatwo
przejść od modelu antropocentrycznego do tego, którego osobiście sobie nazwałem modelem responsoryjnym. W kościele katolickim jest koncepcja psalmu responsoryjnego, nie? Czy to jest normalna msza w tygodniu, czy jakaś uroczysta, w niedzielę masz pierwsze czytanie, po którym jest psalm responsoryjny i potem, jeżeli to jest niedziela, masz drugie czytanie i znowu jest responsoryjne, alleluja, a potem się czyta Ewangelia, a jak jest normalny jakiś taki dzień, to jest czytanie, psalm responsoryjny, alleluja i potem się czyta Ewangelię. Co to jest psalm responsoryjny? Ktoś śpiewa refren, i wszyscy śpiewają razem z nim refren, potem ktoś śpiewa, organista, czy tam jakiś kantor, śpiewa zwrotkę, a wszyscy odpowiadają na tę zwrotkę, czym churalnie, refrenem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś prowadzi modlitwę, inni odpowiadają na tę modlitwę. Jest responsorium, czyli jest odpowiedź. I teraz uważaj. Bardzo łatwo jest wciąż tkwić w przekonaniu, że się modlisz, kiedy wchodzisz w dialog z Bogiem, kiedy uważasz, że modlitwa najpierw jest rozmową, albo że wręcz jest niczym innym, tylko rozmową. Dlaczego? Ponieważ wtedy łatwo jest wejść w pseudokomunikację i nadal tkwić w pogaństwie, tylko lepiej ubranym w chrześcijaństwo. Co mam na myśli? Responsorium polega na czym? Ty wchodzisz na modlitwę, nie wiesz, czy jest Bóg teraz tu przy tobie, czy nie ma. Nie szukasz Go, nic nie robisz w związku z tym, ale mówisz swoje rzeczy. Tylko potem mówisz, i teraz zobaczymy, czy Bóg mi odpowie. Wielokrotnie w Biblii widzisz niedojrzałych mężów Bożych, zwłaszcza w Starym Przymierzu, którzy w ten sposób się modlą. Bóg im coś mówi, oni dalej nie są pewni. Oni się pytają, Bóg im odpowiada, oni dalej nie są pewni. Co wtedy muszą zrobić? Patrz na Gedeona, który kładzie runo, tak zwane. I mówi, okej, muszę dostać znak od Pana. Jeżeli... I on ustala, zwróć uwagę, on ustala reguły. Jeżeli położę runo i będzie rano na nim rosa, albo nie będzie, to będzie znaczyło to, albo będzie znaczyło tamto. Umim, turim, rzucają, Boże, odpowiedz mi, Dawid. Rzucają losy i Bóg przez te losy odpowiada. Teraz niektórzy mówią, no ale Bóg rzeczywiście przez te znaki, przez te losy odpowiadał. Owszem, gdyż miał do czynienia z dzieciuchami, zatem, ponieważ mu na tych dzieciuchach zależało i niezależnie od ich niedojrzałości chciał, żeby pewne rzeczy były przeprowadzone, to też wchodził w tę grę z nimi, ale cały czas ich z tej gry wyprowadzał. I mówił, ej, ale ja tu jestem. Hej, ja tu jestem, przyjrzyj mi się. Zobacz. Nie będę tego nawet rozwijać, tylko chcę ci zwrócić uwagę na to, że jeżeli ty na modlitwie, rozumiesz, jesteś na modlitwie i nadal mówisz, że czekasz na odpowiedź Boga, że ty wchodzisz na modlitwę, żeby z Nim rozmawiać i teraz ty coś mówisz, potem On coś musi powiedzieć, rozumiesz, jest akcja, potem jest jakaś odpowiedź. Nadal ta modlitwa jest mocno narażona na de facto bycie antropocentryczną. Rozumiesz? Ja owszem, nie ma tutaj tylko twoich wysiłków, ale nadal to ty prowadzisz tę rozmowę. To ty jesteś inicjującą osobą. Powiesz, no ja jak mogę nie ja być inicjującą osobą na modlitwie? Lepiej będzie, jak wytłumaczę to, co teraz chcę powiedzieć, od razu przechodząc do trzeciego właściwego biblijnie rozumianego modelu. Okej? Biblijnie rozumiany model jest modelem teocentrycznym. Co to znaczy? To znaczy, że w mojej relacji z Bogiem, która znajduje swój wyraz w modlitwie, to Bóg zawsze inicjuje. To Bóg zawsze jest stroną inicjującą. To Bóg zawsze jest protagonistą. To On podejmuje akcję, a ja na modlitwie mam reakcję na Jego akcję. Nie ja podejmuję akcję. Zaraz sobie to bliżej rozpiszemy, ale zwróć uwagę, chcę przedstawić jedną historię, znowu Eliasza, z pierwszej Księgi Królewskiej, która myślę, że nam wszystko wyjaśni. Jest jedno zdarzenie,
w którym bierze udział Eliasz, zauważ, doświadczony prorok, który zna Pana, rozmawia z Nim, nie ma pseudoresponsorium, nie ma pseudodialogu, on rozmawia z Bogiem. I rozumiesz, nawet tak doświadczony człowiek, tak doświadczony mąż Boży, jak prorok Eliasz, może stać się responsoryjnym poganinem, który wchodzi na modlitwę ze swoją agendą, że się tak wyrażę, ze swoim pewnym planem, ze swoimi zamiarami, które on chce przeprowadzić. I wtedy, mimo tego, że on słyszy Boga, on mówi coś do Boga, Bóg mu odpowiada, Bóg tego nie akceptuje i mówi Eliaszowi, pokazuje mu to wprost, mówi: Eliaszu, to nie jest modlitwa. To nie jest to, czego ja od ciebie chcę. Popatrz, to jest pierwsza księga królewska, 19 rozdział. Myśmy już sobie w tym cyklu nieco mówili o tym, co się wydarzyło wcześniej. W 18 rozdziale Eliasz niszczy proroków Baala, ale w odpowiedzi na tę jego akcję Jezabel atakuje go, ale straszy go, wysyła do niego posłańca i mówi: to, co zrobiłeś z nimi, teraz ja zrobię z tobą. I on przeraża się, widząc, co się może mu stać w sercu. Nie tyle nagle zaczyna się bać jej, co zaczyna się bać tego, co w sercu zobaczył, więc sam siebie przestrasza i ucieka. Co, nawiasem mówiąc, jest już końcem jego kariery. Być może Eliasz by więcej zrobił, ale to tyle. Po prostu on złamał swoje serce. Nie złamał serca Bogu, ale złamał swoje serce i Bóg uznał: okej, tyle. W tym stanie twojego serca nie jesteś zdolny, aby poprowadzić dalej misję. Pomaga mu Bóg uciec, karmiąc go w sposób cudowny, ale w pewnym momencie dociera na górę Choreb Eliasz i na tej górze wchodzi do jaskini. Tam, to jest pierwsza księga królewska, 19 rozdział, 9 werset, dociera do niego słowo Jahwe. I teraz proszę cię, zwróć uwagę na pewien wzorzec, którego tutaj doświadczamy. Nie? Czemu? Ponieważ naprawdę tu chodzi o ten wzorzec. Mianowicie, do Eliasza dociera słowo od Boga, on na to słowo odpowiada i Bóg kompletnie nie akceptuje tej jego odpowiedzi. Patrz, to jest 9 werset. Oto słowo Jahwe doszło do niego. Co to było za słowo? To było pytanie: co tu robisz, Eliaszu? A Eliasz, czytamy w 10 wersecie, że odpowiedział Bogu na pytanie, które Bóg mu zadał. Patrz. Byłem bardzo gorliwy względem Jahwe, Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili twoje przymierze. Patrz, mówi do Jahwe. Zburzyli twoje ołtarze i pomordowali mieczem twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Ewidentnie, nie będziemy teraz wchodzić w język tu oryginalny, ale Bóg mu przerywa. W ogóle go nie słucha. 11 werset i mówi mu: wyjdź, zobacz, co się dzieje, i stań na górze przed Jahwe. Teraz, moment, co się tu dzieje? Tego typu momenty, fragmenty w Biblii, dlatego powinniśmy, rozumiesz, zanim zaczniemy interpretować Biblię, niektórzy tak robią, biorą Biblię i od razu ją interpretują, zanim powiedzą, co w ogóle jest tam napisane w tym tekście, który przeczytali. Co tu jest napisane? Patrz, ile mamy interpretacji tego typu fragmentów. Tymczasem mamy tu dziwną rzecz napisaną, że wewnątrz jaskini słowo Jahwe, czyli Bóg po prostu odezwał się do Eliasza, Eliasz mu odpowiedział, a Bóg mu powiedział: nie stoisz w mojej obecności. Co? To do kogo on mówił? Widzisz, to jest dobre pytanie. Jak czasem my na modlitwie mówimy coś do Boga i potem mówimy, że Bóg mi odpowiedział, a ja na to powiedziałem coś i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, nawet to jest modlitwa, to tu masz do czynienia z modlitwą responsoryjną. Eliasz odpowiedział Bogu na pytanie, które Bóg mu zadał. Jest interakcja? Jest. A Bóg mu mówi: nie odpowiadasz na moje pytanie. Czemu? Bo nie stoisz w mojej obecności. Nie mówisz do mnie. Przeprowadzasz swój plan. Wypowiadasz swoje serce. Nie odpowiadasz na moje pytanie, odpowiadasz na swoje pytanie, które ty sobie zadałeś w sercu, które chciałbyś, żebym ja ci zadał. I chcesz mi wmówić, że ja ci zadałem pytanie. Nie, to nie jest moje pytanie. Ja cię zapytałem, Eliaszu, nie co się stało, ale co ty tutaj robisz? Patrz. Zwłaszcza, że, od razu zaznaczam, uwaga, spoiler alert, za chwilę
to samo pytanie Bóg mu zada, kiedy Eliasz sobie uświadomi, że Bóg, naprawdę Bóg go pyta, a nie, że on se coś robi w ramach swojej wyobraźni, swojego umysłu i swojego serca. Więc, patrz, 11 werset. Bóg mu przerywa i wtedy Bóg powiedział: wyjdź, stań na górze przed Jahwe. A oto Jahwe przechodził, a potężny i gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed Jahwe. Ale, patrz, Jahwe nie było w tym wietrze. Jeszcze raz, odróżnij. Rozumiesz, jak często my niby mówimy do Boga, ale czego oczekujemy? Nie Jego przyjścia, ale my oczekujemy czegoś od Niego, jakiegoś daru. Nie, ja oczekuję obecności Bożej. Nawet to bywa złudne. Proszę Cię, zrozum to, bracie, zrozum to, siostro. Nawet to bywa złudne. Ponieważ ty nie oczekujesz Jego obecności. Rozumiesz, tego, jak On chce przyjść. Ty chcesz czegoś od Niego, pewnego doznania wewnętrznego, poczucia takiego czy innego rodzaju namaszczenia fizycznego, radości, ciepła, pokoju, tych różnych historii. Rozumiesz, ale co jeżeli Bóg nie chce do ciebie dzisiaj przyjść w tym najpierw? Tylko zupełnie inaczej. Co jeżeli dzisiaj Bóg chce do ciebie przyjść, żeby zasmucić twoje serce? Smutek prowadzi do śmierci. Owszem, Nowy Testament powie tak, prowadzi do śmierci, ale jest też taki smutek, który prowadzi do nawrócenia. Rozumiesz? Jak On chce przyjść? Więc jeszcze raz, czy ty oczekujesz na Niego? Czy chcesz Jego samego? Czy chcesz czegoś, co jest owocem Jego obecności, ale co nie jest Nim? Widzisz, Pan szedł i w związku z tym rozwalał góry wichrem swoim, ale on nie był w tym wichrze. Wicher był zgodny z jego wolą, był wynikiem jego obecności, ale to nie był on. I to rozumiesz, on pokazuje Eliaszowi, jak Eliaszu, jak przychodzi do ciebie moje słowo, to nawet to, rozumiesz, moje słowo, które przychodzi do ciebie, które ty usłyszysz fizycznie w swoich uszach, usłyszysz duchowo w swoim sercu, nadal zastanów się, rozumiesz, ja je wypowiedziałem. My często dokładnie słyszymy coś od Boga, ale czym się cieszymy? Tym, że my coś słyszymy w sobie. O, wow, mam to. Rozumiesz? Ale jest ktoś, kto powiedział coś do ciebie. Ktoś, Bóg, który powiedział coś do mnie. Jest pytanie, co on miał na myśli? Jaka jest jego intencja? Zacznij się, nawet kiedy słyszysz, masz objawienie, wizję, słowo, interesować intencją autora tej wizji, autora tego słowa. Rozumiesz? Czego on chce? Skup się na nim, nawet nie na tym, co on mówi do ciebie najpierw, ale najpierw na nim, okej? Zatem jest jedno słowo, którym za chwilę to wszystko podsumuję, ale zobacz. 11 werset. Wyjdź, stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a potężny i gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w tym wietrze. Po wietrze było trzęsienie ziemi, ale Pan nie był i w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pan nie był w ogniu, a po tym ogniu przyszedł cichy i delikatny głos. Niektórzy mówią szmer, lekki powiew, stąd masz później te pieśni w lekkim powiewie. Przychodzisz do mnie, Panie, i tak dalej, i tak dalej. I teraz przyszedł później właśnie ten delikatny głos. Rozumiesz? Coś, co sugeruje, że ty się musisz wsłuchać. No właśnie. Rozumiesz? Ty się musisz wsłuchać w czyjś głos, który jest jak szept. Nagle zaczynasz się koncentrować, skąd dobiega ten głos. Patrzysz, widzisz twarz, mówisz, okej, dobra, słucham cię. Nie tylko słyszysz głos, jaka tam treść przyszła, co ja z tą treścią zrobię, bo to jest nadal manipulacja, próba manipulowania Bogiem, nonsens. Zrozum to, proszę cię. Kapujesz, ale wpatrujesz się w twarz i mówisz, okej, dobrze, naprawdę cię słucham, teraz cię słucham. A gdy Eliasz go usłyszał, co ten cichy i delikatny głos, patrz, zasłonił płaszczem swoją twarz, rozumiesz, co się dzieje? Przestał wreszcie na tym, na sobie się koncentrować. Cały się zasłonił, wiedział, że to będzie Bóg. Patrz, normalnie ludzie zasłaniali twarze i tak dalej. Patrz, przy górze Synaj na przykład. Nie? Trzęsła się góra. Dokładnie było wszystko to samo, co tutaj. Jak Mojżesz, powiedzieli, nie, Mojżeszu, ty rozmawiaj z Bogiem, bo on jest zbyt straszny. Oni nawet Boga nie widzieli. Widzieli tylko te efekty. Ogień, wicher, trzęsienie ziemi, lecące, rozwalające się skały. A zauważ, i oni wtedy będzie, nie, zasłaniali oblicze. Ty rozmawiaj z tym Bogiem. To wszystko przeminęło, pojawił się delikatny głos, a wtedy Eliasz, co zrobił? Zasłonił się i okej, teraz, dobrze, Boże, dobrze.
naprawdę ja się teraz skupiam na tobie, a nie na sobie. Zasłonił płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini, a oto głos przemówił do niego i zobacz, co się dzieje. Co tu robisz, Eliaszu? Patrz, ile się musiało przewalić rzeczy. Popatrz, to jest to samo pytanie w 13 wersecie, które Bóg już mu zadał w 9 wersecie. Co tu robisz, Eliaszu? Widzisz, to jest to samo pytanie. Co tu robisz, Eliaszu? Inna rzecz, że Eliasz odpowiada dalej to samo. Ja mówię, że on już wie, że to jest Bóg, ale dalej kryje się pod swoimi słowami. Byłem bardzo gorliwy względem Jahwe, Boga zastępów, synowie Izraela. Dalej, rozumiesz? Więc jak dociera do momentu, ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać, patrz, tak samo się kończy, to jest to samo, co on mówi w 10 wersecie. Szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać, Bóg mu dosłownie, znowu mu przerywa. I tu już widzimy, że ale Jahwe powiedział do niego. Nie będziemy znów wchodzić w hebrajski, ale naprawdę Bóg mu tu znowu przerywa. Mój gościu, dobra, już wiesz, że ja tu jestem, już się ze mną spotkałeś, ale dalej nie odpowiadasz mi na pytanie. Myślisz, że naprawdę ty, prorok, myślisz, że możesz ukryć coś przede mną? Rozumiesz, ja wiem, co ty masz w sercu, ja tylko chcę, żebyś ty to wypowiedział. I dlatego wtedy przerywając mu, ale Jahwe powiedział do niego, idź, wróć tą samą drogą, którą tu przylazłeś na pustynię Damaszku i de facto daje mu ostatnie wskazówki, jak ma przed wzięciem go do nieba zakończyć swoją dotychczasową ziemską karierę. Otóż, jak, na czym polega model teocentryczny modlitwy? Według Biblii modlitwa nie jest dialogiem z Bogiem, nie jest rozmową z Bogiem, ale uważaj, modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, w ramach którego nic się nie musi dziać, Bóg nic nie musi mówić i ty niczego nie musisz robić. Rozumiesz? Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem. To najkrócej rzecz ujmując, tak? Spotkaniem, uważaj, model teocentryczny, na które nie ty przychodzisz, ale którego Bóg chce. Rozumiesz? To On chce się z tobą spotkać. On cały czas chce się z nami spotykać. Teraz przedstawię parę punktów, żeby jeszcze wątek spotkania rozwinąć. Ale pamiętaj, to jest spotkanie z Bogiem, na które to On prowadzi. To jest bardzo istotne. To nie jest moje spotkanie z Bogiem. Modlitwa to jest, idziemy dalej, spotkanie Boga z człowiekiem. Zatem, jeżeli ty wchodzisz na modlitwę, ale nie chcesz ty się spotkać z Bogiem, po co? Po to, żeby na tej modlitwie stało się to, czego On chce, to za każdym razem taka twoja modlitwa nie jest modlitwą. Za każdym razem wtedy się rozmijasz z Bogiem, po prostu. On nie będzie chodził za tobą. On cały czas mówi dokładnie to, co przez usta swojego Syna tu na ziemi wyrażał. Ty pójdź za mną. Ty pójdź za mną. Ty idź za mną. Ty chodź za mną. My, Kościół, jesteśmy ludźmi, którzy chodzą za barankiem dokądkolwiek on pójdzie. Jedna z fantastycznych, genialnych, przepięknych, ale i prawdziwie mocnych, prawdziwych definicji Kościoła. Ci, którzy chodzą za barankiem dokądkolwiek on pójdzie. To jest modlitwa. Rozumiesz? Jeżeli już masz czas, masz przestrzeń do tego, żeby zacząć się modlić i teraz właśnie, ktoś zapyta, zaraz powoli, no ale to ja mam czas i wtedy, no to ja de facto jestem inicjatorem, tak? Wchodzę na modlitwę i no i wtedy, dobra, może Bóg chce coś tam robić, ale to ja jestem inicjatorem. Uważaj, nawet kiedy ty masz czas, jeszcze raz, musisz przypomnieć swojemu sercu, przypomnieć swojemu umysłowi, przypomnieć swojemu duchowi, że Bóg na ciebie cały czas czeka. Bóg cały czas ma wobec ciebie swoje zamiary. Pierwsze, czego Bóg pragnie, żeby nie rzec, że jedyne, czego Bóg pragnie, to jesteś ty. Więc nie czego, ale kogo Bóg pragnie. Ciebie. Twojej obecności. W swojej obecności.
Twojego serca przy swoim sercu, Twojej miłości uczącej się od Jego miłości, Twojego kochania Jego, który Ciebie kocha i tak dalej. Rozumiesz? Tego Bóg pragnie. To jest modlitwa. W momencie, kiedy wchodzisz, więc rozumiesz, wchodzisz w Jego plan, w Jego pragnienie, w Jego kochanie, w Jego akcje, w Jego aktywności. Zatem, jak to zrobić, żeby moja modlitwa zawsze była modlitwą? Kluczem, pamiętaj, jest spotkanie. Spotkanie kogo z kim? Spotkanie Boga ze mną. Spotkanie Boga z tobą, a nie spotkanie ciebie z Nim. Okej? To jest to. Ale są cztery, żeby doszło do spotkania, pełnowartościowego spotkania, o którym dzisiaj sobie więcej powiemy, potrzebujemy najpierw, to jest czwarty punkt de facto modlitwy, potrzebujemy najpierw spełnić czasem nawet trzy warunki. Okej? Bez tych trzech, ale okej, może nie czasem, chyba zawsze. Teraz się zastanawiam. Chodzi o to, że czasem te warunki są bardzo szybko spełnione. A bywa, że nie i czasem cała twoja modlitwa to jest wejście w te trzy warunki, w któryś z tych warunków. Otóż, żeby twoja modlitwa zaczęła żyć, a więc aby doszło do spotkania, na które Bóg cały czas czeka, potrzebujemy najpierw czego? Potrzebujemy chcieć tego spotkania. Okej? A więc pierwsze, nie oszukuj się, jeżeli ty chcesz czegoś od Boga, ale nie chcesz Boga samego w sobie, pamiętaj, Bóg, On ci zapewni wszystko w twoim życiu. Niestety znam trochę takich osób, które gdy zrozumiały ukończone dzieło krzyża, naprawdę wtedy pierwsza rzecz, która się zdarzyła w ich życiu, to przestali się modlić, bo stwierdzili zaraz, ale w zasadzie to ja mam zagwarantowane pewne rzeczy, po prostu wystarczy, że będę przez wiarę je przyjmować, czyli muszę wiedzieć w Biblii, co ja mam i odkryli, że hej, ja to mam. No właśnie, rozumiesz, Bóg nie jest od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby, żeby inaczej, żeby przyjmować twoje petycje, rozumiesz, to nie jest firma wysyłkowa, to nie jest hurtownia, to nie jest On w krzyżu Chrystusa, w Jego ukończonym dziele zapewnił ci wszystko, co jest potrzebne do życia. O czymkolwiek możesz sobie tu na ziemi pomyśleć. Do życia tutaj i do pobożności oraz nieskończone bogactwo życia przyszłego. Wszystko! I ludzie teraz odkrywają to i mówią, ej, no to super, to po co ja się mam jeszcze modlić? Wiesz, o co mi chodzi? Całe twoje chrześcijaństwo może się okazać, że było interesowne. Albo, nawet jeżeli nie było na początku, rozumiesz, z pierwszej miłości upadło w interesowność, w relację z Bogiem, która się zaplątała, pamiętasz, drugą i trzecią glebę serca? Rozumiesz, w pragnienia nieuporządkowane, chęć na taki czy inny sukces, chciwość materialną, albo lęki o to, o tamto, zmartwienia doczesne. Mnóstwo historii, popatrz na przypowieść o siewcy i o tym, na jaką glebę pada ziarno. Pierwsza gleba, człowiek w ogóle nienawrócony. Ostatnia, przynoszący owoce, ale to jest ten, kto się modli sercem. Ale dwie pomiędzy gleby, serca nowonarodzone, ale które wydaje się, jakby traciły wiarę albo wręcz tracą wiarę, co to jest? To są ludzie, którzy wchodzą w interesowną relację z Bogiem, a ponieważ Bóg chce ich, a nie tylko, nie jest demiurgiem im podległym do załatwiania ich interesów, to wtedy albo się tym gorszą, albo się tym rozczarowują i zaczynają odchodzić w stronę rzeczy, które zdaje się im, że lepiej załatwią im doczesne problemy albo spełnią ich zaburzone pożądania w tym doczesnym życiu, w tym cielesnym funkcjonowaniu. Odchodzą od wiary, myślałem, że Bóg mi pozałatwia rzeczy, ale widzę, że coś to nie działa. Dlaczego? Bo Bóg najpierw chce ciebie w tej relacji, chce okazywać ci miłość, ale chce też zacząć być kochany. Nie za to, co On dla ciebie robi, nie w tym, co ci dał, ale On sam w sobie chce pokazać ci swoje piękno i chce się zacząć tobie podobać. Chce ci pokazać swoją mądrość i chce zacząć być podziwiany. Chce ci zademonstrować swoją moc i chce zobaczyć, jak ona ciebie inspiruje, aby przy jej pomocy służyć innym, okazywać ją innym i tak dalej, i tak dalej. Zatem potrzebujemy
do właściwej, w biblijnie rozumianej modlitwy czego? Pragnienia spotkania z Bogiem. Dla Niego samego. Po drugie, jeden, mamy, wchodzisz na modlitwę, mówisz, mam to, wchodzę na tą modlitwę, by się z Nim spotkać. Dwa, potrzebujesz się dostroić do Niego. Rozumiesz, my często wchodzimy ze świata, z korzystania z mediów, z kłócenia się z ludźmi, z martwienia się rzeczami doczesnymi, rozumiesz, z jakichś, po prostu, wchodzimy cieleśni, wchodzimy duszewni na modlitwę i oczekujemy, że Bóg nagle, Bóg, który jest duchem, Bóg, o którym Jezus powiedział, że on oczekuje, że będzie mieć czcicieli w duchu i w prawdzie, a my przychodzimy do Niego w ciele i w duszy i oczekujemy, że on nagle będzie nam na tym poziomie odpowiadać i na tym poziomie się z nami komunikować. On mówi, nie, nie, nie. Więc ludzie wchodzą na modlitwę cieleśnie, rozproszeni, cały czas skoncentrowani w głowie na obrazach, które przynieśli z internetu, z kina, dźwiękach, które przynieśli ze świata, z plotkowania z ludźmi, z wysłuchiwania wiadomości pełnych zła, przemocy, złych wieści z dziennika telewizyjnego i tak dalej. Rozumiesz, o co mi chodzi? Wchodzimy tam i my oczekujemy i nadal dyskutujemy ze swoimi myślami, nie przestrajamy się, bo przychodzimy nastrojeni na słuchanie czegoś innego, nie przestrajamy się na słuchanie Boga. No jest tak, jakbyś miał radio, czy byś miała radio, odwołam się, ja jestem, rozumiesz, 1973 rok, się wtedy urodziłem, 70 lata. Więc nawet w telewizji, jak byłem mały, był jeden program, potem jakimś cudem mieliśmy drugi, jak tata zamontował przystawkę do telewizora, więc bardziej fascynowało mnie w pewnym momencie mojego życia radio. To więc dlatego stąd odwołuję się do takiej metafory i takiego podobieństwa. To jest tak, jakby ktoś ci powiedział, hej, dzisiaj będzie leciał świetny program w radiu Wolna Europa. I ty włączasz radio, którego słuchała twoja babcia, ponieważ twoja babcia była harcerką, to słuchała czwartego programu polskiego radia, albo czegoś w tym stylu. Albo twój dziadek, który, mój dziadek, lubił słuchać programów, który się nazywał Powtórka z rozrywki. To chyba trzeci program polskiego radia. I teraz załóżmy, nie, że ja chcę posłuchać wolnego radia Wolna Europa, wchodzę i mówię, dziaduski program, jakiś tam kabaret leciał w radiu, ale ja nie wiem, co ty mi... Przychodzę do mojego kumpla, mówię, co ty mi polecałeś, że o 16 coś tam będzie lecieć, rozumiesz, że tam nic cię interesującego nie jest. Mówię, jak, czego? Oczywiście, że leciało. Widzisz, jeżeli ja nie zacznę tym pokrętłem kręcić, tam się jakiś, tak, przesuwała się taka strzałka, tam, rozumiesz, różne rzeczy można było tam znaleźć. Nie? Mnie zawsze fascynowało, bo wiedziałem, że to są, nawet w tamtych czasach, że to jest szpiegowskie coś. Przechodziłem na falach długich, krótkich i nagle słyszałem, jak jakiś głos monotonny mówił jakieś cyfry i liczby w języku angielskim, rosyjskim, polskim. Ja wiedziałem, że to są jakieś szyfry na pewno szpiegowskie. Wow, no ale nic z tego nie rozumiałem. Można było mnóstwo rzeczy z eteru tak zwanego wychwycić pod warunkiem, że się nastroiło radio na odbiór właściwej częstotliwości. Więc to jest druga rzecz. Nastrojenie się na co? Na tę częstotliwość, na której Bóg nadaje. Rozumiesz? Wejście w Jego przestrzeń. Rozumiesz? Znalezienie się w miejscu, w którym On się chce z Tobą spotkać. A nie czekanie na Niego w miejscu, w którym ty mówisz, Boże, tutaj przyjdź, bo ja tu teraz jestem. A zatem pragnienie spotkania z Bogiem, to jest pierwsze. Drugie, nastrojenie się na to spotkanie. Trzecie, nawet jak już jesteś osobą nastrojoną, oczekiwanie na Jego ruch. Nigdy nie inicjujesz ruchu ty na modlitwie. Nawet jeżeli przychodzisz, mówisz, Panie, ja wiem, że ty musisz, ale po prostu jestem teraz w przerażeniu, w potrzebie, proszę cię natychmiast o reakcję i tak dalej. Nadal mówisz, co masz powiedzieć, okej, w takim stanie jesteś, ale nadal, co robisz, uspokój się w tym momencie i czekaj na Jego prawdziwy ruch, a nie widzisz, im większa jest twoja w danym momencie potrzeba, im większy pożar, który chcesz, żeby zgasić w swoim życiu, tym bardziej jest co? Prawdopodobieństwo, że spadniesz w model responsoryjny, a nawet antropocentryczny, w którym zaczniesz wypalać od twojego krzyczenia, od twoich wszystkich tam, rozumiesz, działań, nadal nic się nie zmieni. Wciąż Bóg musi zacząć inicjować swój ruch i wtedy ty obserwuj ten ruch, słuchaj, co on do ciebie mówi. Nie czy to, co do ciebie mówi, jest odpowiedzią, jakiej ty się spodziewasz. Rozumiesz? Bo on w
wprowadza rozmowę na właściwe tory, nawet jak mówisz, potrzebuję teraz uzdrowienia, wskrzeszenia, zgaszenia pożaru, nadal zobacz, czy Bóg już wskrzesił, uzdrowił, czy mówi ci coś, czy gdzieś idzie i mówi ci, chodź za mną, rozumiesz? Oddajesz mu inicjatywę. I kiedy te trzy warunki się spełnią, wówczas jesteś w modlitwie, która jest prawdziwą biblijnie rozumianą modlitwą, czyli jesteś w spotkaniu z Bogiem, które jest pełnowartościową interakcją. Bo nawet kiedy, rozumiesz, Bóg nic nie robi, ty nic nie robisz, samo przebywanie z Nim w Jego obecności jest interakcją, ponieważ głębia przyzywa głębię, duch mówi do ducha, duch wypełnia ducha, duch ludzki jest wypełniony przez Ducha Bożego, Duch Boży wypełnia ducha ludzkiego obecnością Boga samego we własnej osobie Ojca i Syna i Ducha Świętego i już to, samo to wystarczy. Rozumiesz? To nie jest kontemplacja jak oglądanie estetyczne i zachwycanie się jakimś obrazem, czy nie wiem, wschodem albo zachodem słońca. To jest realna interakcja, wymiana, rozumiesz? Dzielenie się życiodajnym sokiem, życiem i prawdą samymi w sobie, które zaczynają krążyć w twoich duchowych żyłach. Teraz okej, to powiedziałem, bardzo pięknie to brzmi, ale czy aby na pewno to jest model biblijny? Znów, nie mamy wiele czasu dziś i nie ma to za bardzo sensu, ponieważ możesz to sam zrobić, czy możesz to sama zrobić, możesz się temu przyjrzeć, że istnieje rzeczywiście taki model. Z wielu, 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 wielu fragmentów on wynika. Ja dzisiaj tylko na potwierdzenie każdego z moich punktów, że to jest modlitwa w rozumieniu biblijnym, po kolei pokażę ci konkretne fragmenty. A zatem najpierw, zobacz, musisz najpierw mieć, i teraz ktoś powie, musisz, to brzmi źle, ale są pewne warunki sine qua non, bez których się nie da przesunąć dalej. Więc pierwsze to jest pragnienie spotkania z Bogiem. Spójrz razem ze mną, Psalm 42, wersety 1 i 2. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga. Patrz na to, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Widzisz, w Biblii, zwłaszcza w psalmach, koncepcja oblicza Boga, ale nie tylko u proroka Izajasza i tak dalej, oznacza spotkanie, wiesz, twarzą w twarz, prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem. Jasne, tu nie chodzi o obejrzenie Jego prawdziwego oblicza, ale tu chodzi o dokładnie tą koncepcję. Face to face, twarzą w twarz. Bez żadnych rozproszeń. Jestem ja, jesteś Ty, Boże. Jesteś Ty ze mną przed Twoim obliczem. Jeszcze raz spójrz, Psalm 42. Jasne, to jest psalm w stresie, psalm w depresji, tak? Trzeci werset tego psalmu mówi, łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg. I teraz ten autor tego psalmu, autorzy raczej, bo to jest psalm dla synów Korego, być może napisany przez Korego, ale być może przez nich. Mniejsza o to. Idzie mi tylko o to, że rozumiesz, nadal autor tego psalmu mówi, owszem, oni mówią, gdzie jest Twój Bóg, ale i ja mówię, gdzie jest mój Bóg. I rozumiesz, on tu nie mówi, teraz będę śpiewał, tańczył, krzyczał, odmawiał, tyle takich modlitw chodził, tyle na nabożeństwa, tyle prosił na Facebooku o modlitwę wstawienniczą, zawiązywał łańcuchy serc. Nie! Po prostu pierwsze co? Wyraża pragnienie i swoją troszkę bezsilność w tym. To jest, pamiętaj, to jest stare przymierze, tak? To jest stare przymierze. My dzisiaj wiemy, że dzięki ukończonemu dziełu krzyża przez usprawiedliwienie, które mamy w Jezusie Chrystusie, w którego krew, ukończone dzieło krzyża, imię, w którego osobę jako zmartwychwstałego Pana uwierzyliśmy, dzięki temu Pan mieszka w nas, więc my nie musimy się nie wiadomo ile dobijać, ale rozumiesz, tak czy siak, aby się móc zacząć nastrajać, najpierw potrzebujesz pragnienia. Czy masz pragnienie, żeby się z Bogiem spotkać? Jak nie masz, to najpierw się nad tym zastanów. Rozumiesz? Bo każda twoja modlitwa bez pragnienia realnego spotkania się z Bogiem, aby On działał w twoim życiu, jest tylko atrapą, nic nie wartą i obrazą Boga. Jak jeleń pragnie wód strumieni,
Tak, moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Psalm 13, jeszcze otworzę. Głównie będziemy tą księgą operować, bo ona najbardziej bezpośrednio o tych różnych etapach modlitwy mówi. Psalm 13, werset pierwszy. Jak długo, Panie, zapomnisz o mnie na wieki? Jak długo będziesz ukrywał przede mną swoje oblicze? Jak długo, drugi werset, będę szukał rady w swojej duszy i codziennie trapił się w sercu? Zobacz, niektórzy tłumaczą ten werset: jak długo, Jahwe, będziesz zapominać o mnie, czy na wieki? Jak długo będziesz ukrywał przede mną swoje oblicze? Jeszcze raz, widzisz, w inny sposób, tam wprost mieliśmy powiedziane pragnę, pragnę, pragnę. Tu jeszcze do tych momentów pragnienia wrócimy, więc tych cytatów jest więcej, tylko one będą akcentować kolejne etapy, o których tu mówiliśmy. Ale to jest dokładnie to, czego ja pragnę. Ja wiem, że Ty istniejesz. Zauważ, tu są ludzie, którzy wierzą w jedynego prawdziwego Boga, najpotężniejszego, wszechmocnego, wszechwiedzącego. Ale rozumiesz, ja nie pragnę niczego od Ciebie, ja pragnę Ciebie. O to chodzi, spotkania osobistego z Tobą na Twoich warunkach. To oznacza, jak długo będziesz ukrywał przede mną swoje oblicze. Pragnę Ciebie, Twojego oblicza, spotkania z Tobą osobiście, w ramach którego, jak mi powiesz, że mam cierpieć, to nadal będę pocieszony. Czemu? Bo to Ty mi powiesz. Bycie z Tobą w cierpieniu ma sens i przestaje być cierpienie cierpieniem. A zatem najprostsze te elementy pragnienia jeszcze zobaczymy, ale jeszcze raz. Możesz poszukać tego wątku, sama go, czy sam sobie postudiować, że najpierw człowiek potrzebuje zapragnąć spotkania z Bogiem, a nie czegoś od Boga. Okay? Dwa, nastrojenie się do spotkania. Okay? Otwórzmy sobie Psalm 105. W Psalmie 105, werset 4. Tam znajdujemy wezwanie, które się będzie powtarzać wielokrotnie w Biblii. Jeszcze raz, ja głównie będę tutaj przywoływać wyłącznie z Księgi Psalmów, ale wezwanie, które się regularnie powtarza. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Jeżeli chcesz czegoś w swoim życiu, potrzebujesz wyciągniętej prawicy Pańskiej, nie? Żeby były rzeczy załatwione. Więc szukajcie Jahwe i Jego mocy, ale zauważ, zawsze szukajcie Jego oblicza. Czy potrzebujecie Jego mocy, czy nie? Jak potrzebujecie Jego mocy, nadal potrzebujecie Jego oblicza, ponieważ wtedy się dowiecie, czy aby to, do czego potrzebujecie Jego mocy, czy to jest Jego wola. Dlatego zawsze szukajcie Jego oblicza. Jak nie potrzebujecie Jego mocy, nie ma żadnych rzeczy, które chcesz, żeby On spełnił w Twoim życiu, jakichś zmian, nadal zawsze szukajcie Jego oblicza. Teraz powiedziałem, hej, my możemy przyjść na spotkanie, ale tak naprawdę Pan jest inicjatorem. To w jakim sensie my mamy szukać? Widzisz, to jest to, jak Ci powiedziałem, o nastrajaniu radia. Rozumiesz, szukaniu właściwej fali. To o to tutaj, nie że my mamy szukać Pana, gdzie On jest i wtedy my jesteśmy aktywni. Tu cały czas idzie o nastrojenie się do czego? Do spotkania z Nim twarzą w twarz. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Psalm 63, w Psalmie 63, werset pierwszy. Popatrz. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Od rana Ciebie szukam. Pragnie Ciebie moja dusza. Tęskni do Ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody. Abym widział Twoją moc i chwałę, tak jak Cię ujrzałem w Twojej świątyni. Niektórzy tłumaczą ten fragment, zwłaszcza pierwszy werset: pragnie Ciebie moja dusza, tęskni do Ciebie moje ciało, tak Ciebie chcę, jak ziemia sucha i spragniona, w której nie ma wody. Krótko mówiąc, jak ziemia pustynna, która każdą kroplę wody, deszcz spadający, wchłonęłaby natychmiast. Tak Ciebie pragnę. Widzisz, znowu mamy do czynienia z pragnieniem, tak?
pragnę Ciebie. Ale co w związku z tym, że Cię pragnę? Patrz, jak się zaczyna ten werset: Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Ja, rozumiesz, nie ma żadnego innego. Ja Ciebie wyznaję, od rana Ciebie szukam. Miałem doświadczenie spotkania z Tobą, się do niego odwołuję, do tego swojego spotkania. Dawid tutaj, swoją drogą, mamy w opisie tego psalmu, że Dawid, no właśnie, dlatego niektórzy mówią, należy pierwszy werset tłumaczyć inaczej, bo on się znajduje na pustyni judzkiej. Dobra, chciałem iść dalej. Znajduje się na pustyni judzkiej i do tego swojego doświadczenia w ogóle bycia spragnionym na pustyni, ale też widoku tej skalistej pustyni, na której deszcz zasadniczo nie pada, do stanu tej ziemi porównuje stan swojej duszy, a nawet swojego ciała. Pragnę Ciebie, Boże, w związku z tym, co szukam Ciebie od rana, nastrajam się, odrzucam wszystko inne, co do mnie chce mówić, co do mnie chce przemawiać, ponieważ tylko spotkania osobistego z Tobą potrzebuję na Twoich warunkach. Psalm 27, werset 8. 7 i 8. Usłysz, Jahwe. Psalm 27, werset 7 i 8. Usłysz, Jahwe, mój głos, gdy wołam. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Widzisz, tu jest prośba, wołanie. Boże, mówię do Ciebie, odpowiedz mi, ale spójrz. Usłysz, Jahwe, mój głos, gdy wołam. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie, gdy mówiłeś, szukajcie mojego oblicza. Moje serce mówiło do Ciebie, Twojego oblicza, Jahwe, będę szukać. Rozumiesz, o co idzie? On mówi, tak, wołam do Ciebie, Panie, i tak dalej, ale jeszcze raz, ja nie chcę po prostu usłyszeć, co Ty mi masz do powiedzenia. To jest to, co czasem mówimy, pytam Boga i nie mam odpowiedzi. Czemu? Bo Ciebie nie interesuje Pan, który jest źródłem odpowiedzi, tylko Cię interesuje odpowiedź. Co ja mam teraz robić? To, okej, dobra, to ja wiem, co mam, rozumiesz? Jedni łamią ciasteczka chińskie, co ja mam teraz robić, inni idą do wróżki, inni jeszcze inni czytają idiotycznie horoskopy, rozumiesz, szukają odpowiedzi, co ja mam teraz robić. I my czasem tak Boga traktujemy. Jeszcze raz, On mówi, Panie, oczekuję od Ciebie odpowiedzi, ale skoro Ty sam powiedziałeś, szukajcie mojego oblicza, patrz, nawiasem mówiąc, już się nam pojawia pewien temat, za chwilę do którego przejdziemy, moje serce odpowiedziało, Twojego oblicza, Jahwe, będę szukać. Osobistego spotkania z Tobą, jeżeli w tym spotkaniu Ty mi odpowiesz na moje pytania, świetnie, ale sama Twoja obecność, bycie z Tobą już jest odpowiedzią. Tego najpierw potrzebuję. Ok? A zatem pierwsze, potrzebujemy mieć pragnienie spotkania. Drugie, potrzebujemy się nastroić na to spotkanie. Zauważ, mamy tu napisane, moje serce do Ciebie mówiło. Co to znaczy? Że my się mamy do spotkania osobistego z Panem nastroić sercem, nie inaczej. Za chwilę z tego nam wyniknie właściwa definicja modlitwy serca, która może być znowu zaskakująca dla Ciebie. A może już ją widzisz, że mówisz, aha, przecież, oczywiście, już wiem, może. W każdym razie to jest nastrojenie Twojego myślenia logicznego, to co do mnie przyjdzie. Bóg jest Bogiem porządku, nie chaosu, pokoju, nie bałaganu, ale też nastrojenie całościowo wyobraźni Twojego serca. Muszę być gotowy na to, jak Bóg będzie do mnie przemawiać, na różne formy tego, jak On do mnie przemówi. Obrazem, duchowym dźwiękiem, zapachem, opowieścią, sekwencją jakichś wizji, konkretnymi zdaniami, które będę mógł zapisać dosłownie, słowo po słowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest nastrojenie serca, czyli wyobraźni i rozsądnego myślenia, czystego sumienia, nastawienie całej swojej wiary. Skoro jesteśmy już w tym psalmie, zauważ, nastrojenie się, ja cały czas podkreślałem tutaj, czekajcie na Jego oblicze. To jest nastrojenie się, czyli szukanie Jego oblicza. Okay? Na razie było szukajcie Jego oblicza. To jest nastrojenie serca na spotkanie osobiste. Ale teraz widzisz, jak już masz nastrojone serce, bywa, że modlitwą wtedy co się staje? Zanim dojdzie do spotkania, jest czekanie na spotkanie. Okay? Pragnę spotkania z Panem,
Nastrojam swoje serce i wiem, że teraz, dobra, teraz jestem gotowy. Nadal, widzisz, ktoś powie, ale Bóg cały czas we mnie jest, to jak ja mam czekać na Pana? Nie chodzi o to, żebyś czekał na to, żeby On przyszedł, bo On jest w tobie. Chodzi o to, że ty czekasz, żeby On zaczął spotkanie. Rozumiesz? Czekasz, żeby On zaczął spotkanie. Spójrz razem ze mną Psalm 27, bo w nim jesteśmy, tak? Ale wersety 13 i 14. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądać dobroć Jahwe w ziemi żyjących. Więc, 14 werset, oczekuj Jahwe, bądź dzielny, a On umocni twoje serce. Oczekuj więc Jahwe. Rozumiesz? Okej, w Starym Przymierzu to mogło oznaczać, nie wiem, nie ma Pana, nie doświadczam Jego obecności, to czekaj na Pana. W Nowym Przymierzu, kiedy wiesz, że On w tobie mieszka, nadal, czy masz pragnienie spotkać się z tym, który w tobie mieszka? Niż nieustająca modlitwa, na czym polega? Na nieustającej świadomości tego, kto w tobie mieszka. Nawet jak się do niego aktualnie nie zwracasz, bo z kimś rozmawiasz. Ja teraz się zwracam do ciebie przez kamerę, która nagrywa to, co ja teraz mówię. Tutaj siedzi brat Tymoteusz i rozumiesz? Ale nadal, świadomość, im większą masz, niezależnie od tego, co robisz, świadomość, kto w tobie przebywa i w kim ty przebywasz. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Galacjan 2:20, powie Paweł. Zatem my nie czekamy na, rozumiesz, na przyjście obecności Pana, jak niektórzy, ja wiem, o co im chodzi, niektórzy naprawdę wiedzą też, o co im chodzi, ale niektórzy mylnie przyjmują tą koncepcję i mówią, teraz czekam, nie, wołają o obecność Pana, Panie przyjdź, bo Cię nie czujemy, bo Cię nie doświadczamy, że wiedz, że masz Pana, rozumiesz? A to, co dla nas oznacza czekanie na Pana, na Jego oblicze, to znaczy, że żeby czekamy na to, żeby On zaczął spotkanie, nasze spotkanie, tak jak On chce. On wie, jak nawet jak przychodzisz do Pana na modlitwę, rozumiesz, i mówisz, Panie, tego czy tamtego chcę od Ciebie. Nadal, rozumiesz, Jezus powiedział, ale On wie, czego Ty chcesz. Rozumiesz? On jest wszechwiedzący, Ty Mu tego nie musisz mówić. Więc nawet jak masz prośbę i z nią przychodzisz przed Pana, czy masz pragnienie spotkać się z Nim? Czy, rozumiesz, czy jesteś nastrojona, nastrojony do tego spotkania? I wtedy trzecie, czekaj, żeby zobaczyć, co się stanie. Bo Pan zawsze spotkanie, kiedy wreszcie już masz czas na to, żeby się z Nim spotkać, wykorzystuje w najlepszy dla Ciebie możliwy sposób. Nawet jak Ty mówisz, najlepszy teraz dla mnie możliwy sposób, to będzie wysłuchanie mojej modlitwy. Nadal Pan wie lepiej. Oddaj Mu to, że jest Bogiem. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądać dobroć Jahwe. Rozumiesz? On jest dobry. On wie, co jest dla ciebie najlepsze, lepiej niż ty to wiesz. W Psalmie 33, w 20 wersecie czytamy: nasza dusza oczekuje Jahwe. On jest naszą pomocą i tarczą. Rozumiesz? Popatrz, nie, nasza dusza oczekuje od Pana pomocy i ochrony. Rozumiesz? Zabezpieczenia i obrony. Nie, nasza dusza oczekuje Jahwe, bo On jest naszą pomocą i naszą tarczą. Oczekuj Pana. Psalm 130. W Psalmie 130. O, w zasadzie w psalmie 130 od pierwszego wersetu. Zobacz, jak jest ta dynamika wyrażona. Od pierwszego wersetu. Z głębokości wołam do Ciebie, Jahwe. Jahwe, wysłuchaj mojego głosu. Nakłoń swoich uszów na głos mojego błagania. Jahwe, jeżeli będziesz zważać na nieprawości, o Panie, to kto się ostoi? W sensie, popatrz na mnie, ale nie potępiając. Wszakże u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. I teraz patrz, wołam, z głębokości wołam do Ciebie Pana, ale patrz, piąty werset, oczekuję Jahwe. Moja dusza oczekuje i w Jego słowie pokładam nadzieję. Szósty werset, moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka. Wiesz, o co chodzi? Straże na murach, im rano będą w godzinie świtania będą zamienieni i oni w pewnym momencie
Rozumiesz? Oczekują na ten świt, bo wiedzą, że dobra, to już będzie to. Ja bardziej oczekuję Pana, nie odpowiedzi na moje wołanie, ale oczekuję Jego. Widzisz, stąd mamy szybkie przejście. Jezus się tak modlił, tylko tak się modlił. Co oznacza to czekanie na Pana? Bycie czuwającym. To jest fundament tego, co Jezus nazywa czuwaniem. Zobacz, razem ze mną, to moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Gdzie znajdziesz lepszy wzór takiej modlitwy niż obraz, który nam Pan zostawił, kreśląc przed naszymi oczami modlitwę Jezusa w ogrójcu, w ogrodzie Getsemani. Ewangelia Mateusza, to nie jest oczywiście tylko Ewangelia Mateusza, ale Ewangelia Mateusza, 26 rozdział od 38 wersetu. Poszli do ogrodu Getsemani z apostołami, Jezus oddzielił Jana, Jakuba i Piotra, wziął ich ze sobą nieco dalej i od 38 wersetu, zaraz co czytamy, wtedy Jezus powiedział do nich, jeszcze raz, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 38 werset, wtedy Jezus powiedział do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Po prostu czekam teraz na Pana. Bardziej niż strażnicy świtu oczekuję Pana. Po prostu Jego, nie żeby mi odpowiedział, Jego samego. 39 werset, czytamy dalej. Odszedł się trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc, a propos, zauważ, on rzeczywiście, tu mamy przykład małomówności na modlitwie, nie? On czekał na Pana, jakby cała, wszystko to, co on chciał powiedzieć, zawierało się w jednym zdaniu. Upadł na twarz i modlił się, mówiąc, mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty. Rozumiesz? I on niczego więcej na tej i co robił? I się modlił. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. I powiedział do Piotra, czy nie mogliście, zauważ, dowiadujemy się, jak długo się modlił, czy nie mogliście przez jedną godzinę, co robić, czuwać ze mną? Patrz, co on robił na tej modlitwie? To jest dokładnie to. Czuwał. Czekał, nie pospieszał Boga. On wie, to jest mój Ojciec, jeżeli on nic nie mówi, nic nie robi, nie przychodzi żadna zmiana, to on nic więcej nie mówi. Rozumiesz? Ale czeka na Niego. Sam fakt czekania na modlitwie, aż Bóg zainicjuje pewien ruch, jest już modlitwą. Jest już de facto spotkaniem, czekanie na Jego ruch, bo ty wiesz, że On jest. On mówi, mówi Ojcze mój i czeka na Jego ruch. Ile? Godzinę. Nic więcej. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. 41 werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Słyszysz Jezusa modlącego i widzisz Jego postawę. Czuwającego Jezusa również tutaj widzisz. Znowu po raz drugi odszedł, znowu się modlił, potem trzeci raz. Okej, mamy cały tutaj opis. On tu troszeczkę nie ma tej konkluzji, jakby, no ale w końcu Bóg odpowiedział, nie odpowiedział, co się tutaj stało. Wiemy z Ewangelii Łukasza, że przyszła odpowiedź w pewnym momencie. To jest Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 42 i 43 werset. Tam widzimy, że Jezus kiedy się modlił, Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. 43 werset. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. I dalej widzimy, że Jezus dalej w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił. Jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię, ale my wiemy, że on nie był sam w tej modlitwie. Rozumiesz, o co chodzi? Miał anioła, który go umacniał. O tym aniele jeszcze kiedy indziej sobie wiele opowiemy przy okazji modlitwy, bo każdy z nas ma prawo do doświadczenia czegoś takiego, do doświadczenia dokładnie czegoś takiego na modlitwie. Więc pierwszy punkt, pragnienie spotkania z Bogiem. Drugi punkt, nastrajanie swojego serca na to spotkanie, na Jego warunki, na Jego sposób komunikacji, a nie domagania się, żeby Bóg spełniał nasze warunki. Trzecie, oczekiwania, aby Bóg nam oczekiwanie, aby Bóg na modlitwie wykonał ruch jako pierwszy, aby On zainicjował. Wiesz, nawet jak ktoś
Zrozum, my mamy bliskość, to jest nasz tata, i tak dalej, ale nadal my nie wiemy, co się ma dziać na modlitwie. My nie jesteśmy wszechwiedzący. Inna rzecz, że mamy do czynienia z potęgą, wszechwiedzą, ale też wszechmocą. Wyobraź sobie, że idziesz do kogoś potężnego, kapujesz, ktoś ci pozwolił się spotkać z jakimś potężnym Rothschildem, Rockefellerem, Trumpem, Dudą, Tuskiem, nie, ludźmi władzy tego świata. Masz coś u nich, masz potrzebę i masz u nich coś do załatwienia. Przychodzisz na takie spotkanie, wiesz, o co mi chodzi? I zaczynasz gadać do kogoś, kto może cię, wiesz, uniewinnić cię jak prezydent, załatwić ci jakieś pieniądze na potężne przedsięwzięcie, nie wiem, załatwić twojemu dziecku leczenie. I zaczynasz gadać i teraz ta potężna osoba, człowiek, mówi ci: to dalej będziesz gadać, czy raczej się zamkniesz i zaczekasz, co ta osoba ci ma do powiedzenia? Rozumiesz? Więc taki, rozumiesz, taki potężny władca, ktoś, kto ma pieniądze, moc sprawczą, żeby już, rozumiesz, mówić ci: to się zamykasz, po prostu. I teraz ta osoba z drugiej strony może się nie odzywać 10 sekund, pół minuty, 10 minut. Rozumiesz, jeżeli było to rozumiesz, to czekasz. Uważnie, co się stanie, co teraz ta osoba zrobi. Tym bardziej Bóg, my mając świadomość bliskości tego, jak my jesteśmy z Nim w intymnych relacjach, jednocześnie musimy pamiętać o tym, jak przepotężną, niewyobrażalnie wielką, wspaniałą osobą, istotą jest Bóg. Więc to jest dokładnie to. Musimy przy całej tej takiej naszej, żebyśmy za bardzo nie wpadali w taką sympatyczną familiarność. Bo rozumiesz, to jest nadal istota, która jest nie do ogarnięcia naszą myślą, zmysłami. I teraz, kiedy Bóg wykonuje ruch, wówczas, kiedy to się dzieje na Jego zasadach, On wykonuje ruch, to, rozumiesz, wówczas staje się pełnowartościową interakcją, jest pełnowartościowym spotkaniem. Może to spotkanie mieć charakter bardzo łagodny. Popatrz, dosłownie, Bóg nic nie robi, ty nic nie robisz. Bóg nic nie mówi, ty nie masz na co odpowiadać, ale Bóg, rozumiesz, koi twoje wzburzone myśli, emocje, udziela ci swojego pokoju. Popatrz, Psalm 62. Może więc ta twoja pełnowartościowa interakcja jak wyglądać? Jak pełny spoczynek twojej duszy w Bogu. Spójrz razem ze mną. Psalm 62, werset pierwszy. Tylko w Bogu spoczywa moja dusza. Od Niego pochodzi moje zbawienie. Ale przecież w Nim spoczywa... Patrz, piąty werset. Tylko w Bogu spocznij, moja duszo, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Od nikogo, od niczego innego. Spocznij, moja dusza, moja duszo, w Bogu. W Psalmie 131 widzimy jeszcze... Właśnie, bo możesz... widzisz, moja duszo, nie oczekuj niczego innego. Przyjdzie Bóg, jeżeli ja potrzebuję odpocząć, jeżeli On to wie i On cię ukoi. A kiedy to się dzieje, patrz, Psalm 131, drugi werset. Doprawdy uciszyłem i uspokoiłem swoją duszę jak dziecko odstawione od piersi swojej matki. Moja dusza jest jak w taki sposób odstawione dziecko. Okej, masz jedną z sytuacji. Psalm 34. Werset, psalm 34, znany psalm, werset 8, powiada: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Jahwe. Błogosławiony człowiek, który mu ufa. Rozumiesz? Spotkanie, pełnowartościowe spotkanie, co ci daje? Poznanie Boga. On ci się udziela. Daje ci doświadczyć siebie samego. Spójrz, tu cały czas mam ten psalm założony, ale zobacz, kiedy się modli w liście do Efezjan Paweł.
w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, kiedy się modli o światłe oczy serca, to dlaczego on chce, żeby oczy się także otworzyły? Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. My czytamy w psalmie, to nakaz, rozumiesz, nieważne, najważniejsze dla ciebie jest poznanie Boga. Przez poznanie Boga dostaniesz całą resztę. Patrz, list Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 1, 17 werset. Proszę, aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, co wam dał? Dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli potem, czym jest nadzieja Jego powołania i tak dalej. Ale rozumiesz, o co chodzi? Aby poznać Jego samego. To jest istota spotkania na modlitwie. Komplementarne, pełne wszystkimi możliwymi zmysłami duchowymi poznanie Pana w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Modli się tam znowu Paweł w 18 wersecie, abyście mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. 19 werset. I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie inne poznanie, abyście w ten sposób zostali napełnieni całą pełnią Boga. Rozumiesz? Jeszcze raz wracamy do Księgi Psalmów. To wchodzisz, po co wchodzisz na to spotkanie? Aby się Nim wypełnić. Jak masz Jego, On jest twoją pomocą, tarczą, On jest twoim wszystkim. Nie to, co On ci daje. On jest. Psalm 34, 8 werset. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Jahwe. Błogosławiony jest człowiek, który Jemu ufa. Psalm 37, 4 werset. Rozkoszuj się Panem. Inni tłumaczą, rozraduj się Nim, rozumiem, ale rozkoszuj się całym sobą, doświadcz Jego słodyczy, Jego obecności, a On spełni pragnienia twojego serca. Rozumiesz, o co idzie? Spotykasz się z Nim dla Niego, a jakby przy okazji, jak Jego masz, to On wtedy spełnia pragnienia twojego serca. Wróćmy do 63 psalmu, w którym czytaliśmy w pierwszym wersecie: pragnie ciebie moja dusza, tęskni do ciebie moje ciało, jak ziemia zeschła i spragniona, w której nie ma wody. W 63 psalmie, w 5 i 6 wersecie, w odpowiedzi na tę modlitwę, gdy przychodzi Pan, patrz, co się dzieje, jakiej obfitości doświadcza dusza. 5 i 6 werset. Jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza. Moje usta będą Cię wielbić radosnymi wargami, kiedy Cię wspominam na moim posłaniu i rozmyślam o Tobie podczas nocnych straży, podczas czuwania, na nocnym posłaniu. Otóż wprost, bezpośrednio, o czym tu czytamy? O modlitwie, o czasie poświęconym na modlitwę. Tu mamy jeszcze więcej elementów, o których już dzisiaj nie będziemy mówić, ale widzisz, czas nocny. Dlaczego? Bo w ciągu dnia się dzieją rzeczy. Spotykam się z ludźmi, jest dużo hałasu, w nocy jest cisza, w nocy jest łatwiej uciszyć swoje serce, swoje myśli, łatwiej się spotkać z Panem. Inna rzecz, że tu cała ta historia o rozmyślaniu, to słowo tu nie oznacza rozmyślania, oznacza coś innego. Ale o tym dziś nie będziemy mówić. Niemniej widzisz, stan duszy tego rodzaju jest do osiągnięcia, kiedy poświęcasz czas na modlitwę, a rozumiesz modlitwę jako spotkanie z Panem, którego pragniesz, po pierwsze, na które to spotkanie się nastrajasz, do którego się dostrajasz i w ramach którego oddajesz inicjatywę, prowadzenie tego spotkania komu? Panu. Wtedy w ramach tego spotkania możesz doświadczyć właśnie pełnowartościowej interakcji z Panem. I teraz zauważ, to jest modlitwa w Biblii. I teraz będzie najbardziej sensacyjna, najkrótsza definicja modlitwy serca, jaką po tym wszystkim, co powiedziałem, można teraz wyrazić. Otóż tego rodzaju modlitwa, biblijna modlitwa, nie ma żadnej innej modlitwy, tego rodzaju modlitwa jest możliwa tylko i wyłącznie do przeprowadzenia przy pomocy serca i w sercu. A zatem
to, co Biblia nazywa modlitwą, czyli takie spotykanie się z Bogiem, jakie sobie właśnie opisaliśmy, jest możliwe do przeprowadzenia tylko i wyłącznie w sercu. Zatem modlitwa albo jest modlitwą serca, albo nie jest modlitwą takiej, jakiej Bóg pragnie, taką nie jest to modlitwa, jak ją rozumie, jak modlitwę rozumie Słowo Boże. Słowem, co to jest modlitwa serca? To jest modlitwa sensu stricto. Modlitwa serca to jest modlitwa zgodna z wolą Bożą. To jest modlitwa tak, jak modlitwę, taka, jak ją definiuje Słowo Boże. To jest modlitwa serca. Modlitwa serca to jest po prostu modlitwa. Modlitwa rozumiana jako spotkanie z Bogiem jest możliwa do poprowadzenia tylko i wyłącznie w sercu. I to przy pomocy mnóstwa przedziwnych właściwości serca, o których jeszcze sobie powiemy, bo to nie jest tylko, rozumiesz, ta warstwa myślenie logiczne i dwa, wyobraźnia. Wyobraźnia oznacza masę rzeczy w Biblii. Dzisiaj tylko, żeby ci dać przedsmak i wprowadzić nas w następne nauczanie za tydzień, pokażę ci coś, okay, że dokładnie cała ta modlitwa, spotkanie, że jest możliwe tylko w sercu. Cała ta operacja jest możliwa do przeprowadzenia tylko w sercu. Pokażę ci to ze Starego Przymierza, ale zwłaszcza na taki aspekt się powołam, który nas łatwo przeprowadzi do Nowego Przymierza. Więc jeszcze tylko parę cytatów. Jeszcze raz, zjawisk tu jest więcej, tematów biblijnych jest więcej, słów, którymi się Biblia posługuje na pokazanie różnych metod modlitwy, nie metod, ale różnych rodzajów spotkań z Bogiem w sercu. O tym jeszcze będziemy mówić, ale chcę ci pokazać, że niezależnie od tego, ile tam istnieje wariantów różnych, jeszcze raz, pierwsze trzy prowadzące do tego czwartego, pierwsze trzy warunki muszą być spełnione. Pragnienie spotkania jest pragnieniem serca. Nastrojenie się na to, dostrojenie się do spotkania z Bogiem jest dostrojeniem serca. Trzy, oczekiwanie, aby Pan podjął inicjatywę, jest oczekiwaniem w sercu. I reszta tego spotkania, Bóg cokolwiek robi, robi w sercu. Zwłaszcza, gdy jesteś osobą nowo narodzoną. Teraz popatrz. Już Stary Testament o tym wiedział. Jest w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie takie słowo, ono jest rzadkie, ono jest dziwne, tak dziwne, zwłaszcza dlatego, że dziwne tłumacze, którzy wiedzą, jak dziwne jest to słowo, bywa, że tego słowa nie tłumaczą momentami. To jest słowo higgajon, higgajon. Jak sobie otworzymy psalm 9, psalm 9, 16 werset, to jest jedna z tych instancji, gdzie zobaczysz, właśnie jak masz UBG na przykład, to zobaczysz, że niektórzy tam próbują coś rzeźbić i wymyślać, żeby tu coś przetłumaczyć, a inni nie tłumaczą, tylko zostawiają to słowo tak, jak jest. Czyli psalm 9, mam tłumaczenie UBG, werset 16. Jahwe dał się poznać, gdy odbył sąd, w dzieła swoich rąk uwikłał się niegodziwy. I co mamy teraz? Kropka i jeden wyraz. Higgajon, kropka i drugi wyraz. Sela. Na temat seli mówiłem wielokrotnie w innych miejscach, co ona oznacza w psalmach. I jeszcze możemy też powiedzieć, ale co to jest ten higgajon? Co się tutaj wyczynia? Otóż widzisz, higgajon oznacza granie na, zwłaszcza harfie, na instrument, nie na cytrze. Cytra ma parę strun, to jest jak gitara. Harfa już ma całą ilość strun. Możesz pociągnąć po wszystkich strunach. Możesz, rozumiesz, uderzać gęsto w rozmaite strony, stworzyć jakąś melodię, ale idzie o stworzenie nawet nie akordu, ale całej przestrzeni muzycznej. Takie zagranie na wielu różnych strunach, wydobywając naraz wiele różnych dźwięków, które będą ze sobą współgrać, które poruszy serce emocjonalnie. My wiemy, że muzyka porusza emocje, nie? Jak słyszysz odpowiednio dobrze
skomponowaną muzykę symfoniczną do filmu, jak oglądasz film bez ścieżki dźwiękowej, to mówisz, no okej, porusza mnie obraz. Ale jak masz dobrze dołożoną, świetnie zagraną, wielowymiarową, przestrzenną muzykę, no właśnie, na przykład symfoniczną, przy okazji obrazu, wtedy nagle ludzie zaczynają płakać, śmiać się, ponieważ są poruszone ich emocje. Higaion oznacza, i tutaj to oznacza, że w tym momencie trzeba zagrać tak, aby ludzie mieli czas pomyśleć, co właśnie usłyszeli. Co właśnie zostało przeczytane albo zaśpiewane, że w tym momencie, bo to jest wykonanie churalne, tak? Więc to jest, tutaj ma, to jest informacja dla kierownika chóru, orkiestry i tak dalej. Tu ma nastąpić higaion. Tutaj grajcie. Tu nie ma śpiewania. W tym momencie tu jest przerwa, jest sela, ale jednocześnie jest higaion. Tu trzeba grać. Tutaj, żeby ludzie to, co usłyszeli, żeby zaczynali o tym myśleć i żeby co? Żeby zaczęli to przeżywać w swoich sercach. Okej? Okay? Patrz. Inny moment, w którym mamy do czynienia ze słowem higaion, to jest psalm 92, werset 3. Na instrumencie o 10 strunach, na cytrze i na harfie ze śpiewaniem. Tutaj mamy takie tłumaczenie. Co mamy robić? Patrz, przeczytajmy wcześniej, drugi i trzeci werset. Pierwszy i drugi i trzeci werset. Dobrą rzeczą jest wysławiać Jahwe i śpiewać Twojemu imieniu, o Najwyższy, głosić rankiem Twoje miłosierdzie, a nocami Twoją wierność. Jak? Na instrumencie o 10 strunach. Widzisz, dobrze jest wysławiać i śpiewać, to jest pierwszy werset. Ale jednocześnie, kiedy śpiewasz i wysławiasz ustami, werbalnie konstruujesz, jak wypowiadasz teksty, jednocześnie dobrze jest grać na instrumencie i wyrażać miłosierdzie i wierność Boga na instrumencie o 10 strunach, na cytrze i na harfie, nie ze śpiewaniem. Tu to ze śpiewaniem, przetłumaczone tak w WBG, tu mamy znowu higaion. A więc przy pomocy takiego grania na cytrze, a zwłaszcza na harfie, że jest higaionem na harfie. A więc przy pomocy misternego, rozumiesz, mistrzowskiego, arcymistrzowskiego grania na harfie, które wydobywa emocje z ludzkiego serca. Kolejne miejsce, w którym znajdziemy zaskakujące słowo higaion, to jest Księga Lamentacji, czyli księga pomiędzy księgą proroka Jeremiasza a księgą proroka Ezechiela. W trzecim rozdziale, w 62 wersecie, od 61 przeczytajmy, usłysz ich urąganie, Panie. Tutaj się modli, tak? Mąż Boży modli się do Boga. Usłysz ich urąganie, Panie, i wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Ty słyszysz, 62 werset, słowa z warg tych, którzy powstają przeciwko mnie i ich zamiary, jakie obmyślają przeciwko mnie przez cały dzień. Teraz, zaraz, powoli. Co ty słyszysz? Słyszysz słowa z warg tych, którzy powstają przeciwko mnie i co słyszysz? To jest interesujące. Higaion, jaki oni wydają z siebie przeciwko mnie przez cały dzień. Zaraz, co? Co to jest higaion w takim razie? Co to jest higaion? Widzisz, jak oni mogą z siebie, oni grają na harfie? Widzisz, bo to słowo oznacza coś, co ty możesz zagrać na harfie, na zewnątrz, aby poruszyć serca innych ludzi, ale też to jest coś, co ty możesz zrobić w swoim sercu. To jest melodia przestrzenna, którą ty, rozumiesz, możesz zagrać w swoim sercu, poruszając swoje serce w jakimś celu przy pomocy myśli, wyobraźni, emocji, pragnień, planowania celu itd., itd., itd. Stąd wróćmy do Księgi Psalmów. W psalmie 19 czytamy, to jest psalm 19, 14 werset. Niech będą Ci miłe słowa moich ust. Widzisz, o co chodzi? Jedna warstwa, to co mówię. Niech będą Ci miłe słowa moich ust. I co?
higaion mojego serca, Panie, moja skało i mój odkupicielu. Co? To, co zagram dla Ciebie w moim sercu, melodia mojego serca grana na harfie w moim sercu. Co tu się dzieje? No, się dzieje to, co się dzieje. Okej? I teraz jak ktoś powie, to jest poezja, to są psalmy, to jest stare przymierze. Czy aby na pewno? Bo jeżeli sobie otworzymy list do Efezjan, owszem, nowe przymierze, owszem, list do kościoła, który jest wzorcowy, owszem, w dziale praktycznym, co jeszcze ci chrześcijanie powinni robić i jak się zachowywać, to na temat modlitwy znajdziemy następującą wzmiankę. Zauważ, to nie jest poezja. Bardzo praktyczny Paweł do bardzo praktycznych Efezjan pisze bardzo praktycznie w 5 rozdziale, w 18 i 19 wersecie: nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Patrz na to, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, i patrz dalej, śpiewając i grając Panu w swoim sercu. Myślę, że mamy wciąż, tu masz konkretnie, rozumiesz, co jest powiedziane, między sobą rozmawiajcie na ustach, komunikujcie się słowami modlitw różnego rodzaju, ale to musi wynikać z czego? Z modlitwy serca, którą Paweł nazywa śpiewaniem i graniem Panu w swoim sercu. Higaion, to jest dokładnie to, śpiewanie i granie Panu w swoim sercu. Mówi, to macie robić. Jeżeli my nie zrozumiemy modlitwy serca, wychodząc od całego starotestamentowego nauczania, które jest bardzo praktyczne, co będziemy w tym cyklu dalej robić, to wtedy rozumiesz, co ty możesz zrobić z takim 19 wersetem. Tu również nowe przymierze potraktować jak poezję. Ale wtedy, kapujesz, my tu się znajdujemy w całym cyklu, wers po wersecie, konkretnych, praktycznych sformułowań Pawła, w których mówi, co my mamy robić ze swoim życiem. A to nie jest, rozumiesz, to nie jest opowieść metaforyczna. On mówi naprawdę, abyśmy śpiewali i grali Panu w swoim sercu. Potrzebujesz 2 lub 3 świadków, to sobie w takim razie otwórzmy list do Kolosan. Patrz, list do Kolosan, 3 rozdział, 16 werset. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Cały czas wszakże musisz być w jednej postawie. Jakiej? Z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. Rozumiesz, co się dzieje? Jeżeli śpiewamy na ustach, ale ten śpiew nie wynika ze śpiewu, z melodii, z muzyki, z symfonii, którą najpierw my mamy w sercu, to, co my robimy na ustach, co wymachujemy rękami i tak dalej, to jest modlitwa antropocentryczna, ego centryczna, egoistyczna. Najpierw musi być tu. Rozumiesz, Paweł przy okazji rozważania na temat związanego z tym, czy się modlić językami publicznie, w kościele, czy nie i tak dalej, cały czas, rozumiesz, trzeci świadek, nie jedyny, ale wystarczający dzisiaj, to jest 1 list do Koryntian, 14 rozdział, 14 werset. On mówi, widzisz, my musimy dla własnego dobra zacząć się modlić nie tylko w duchu, ale w duchu i w sercu. List do Efezjan, list do Kolosan. Widzisz, serce jest ośrodkiem czegoś, co Biblia nazywa umysłem właściwym. Mówi, dlatego myśmy na początku tego cyklu sobie wyjaśnili, że przemienianie się umysłu dokonuje się w sercu. Odnawianie się przez przemianę umysłu dokonuje się w sercu. Umysł w Biblii to jest greckie słowo nous. To ono oznacza całą moc wyobrażeń, planów, racjonalnego myślenia, podejmowania decyzji oraz oceniania tych decyzji na sposób etyczny i moralny. To jest nous. To jest cała właściwość czego? Serca, a nie głowy. I teraz popatrz, co mówi Paweł w 14 rozdziale 1 listu do Koryntian w wersecie 14 i 15. Mówi, kiedy się modlisz na językach? Kiedy ja się modlę na językach? Mówi, uważaj. Dlaczego? Bo mówi, jeśli bowiem modlę się obcym językiem, mój duch się modli,
ale mój, tu mamy tłumaczenie w WBG rozum, słowo powinno brzmieć umysł, bo tu mamy grecki wyraz nous. Mówi, ja się, mój duch się modli, ale mój umysł nie odnosi korzyści. Zresztą, jak przeczytamy 15 werset, to zobaczysz, że umysł jest związany z sercem, bo Paweł wraca do tego samego tematu, o którym mówi w liście do Efezjan czy do Kolosan. Mówi, co zatem? Co mam zrobić? Mówi, będę się modlił duchem, będę się modlił także umysłem. Patrz na to, będę śpiewał duchem, będę również śpiewał i umysłem. Jeszcze raz, higgajon jest dokładnie tamta koncepcja z Biblii, z nauczania od mistrza modlitwy wzięta, od króla Dawida i od tych, którzy się od niego uczyli z księgi psalmów zaczerpnięta. Paweł cały czas do tego się odwołuje. Mówi, możesz śpiewać na zewnątrz, możesz mówić na zewnątrz, możesz posługiwać się ustami, możesz mówić zrozumiale, możesz mówić niezrozumiale. Jak niezrozumiale mówisz publicznie, tłumacz, proś, żeby twoje języki były przetłumaczone. Ale pamiętaj, wszystko się zaczyna od czego? Nawet ty sam modląc się na językach masz korzyść w duchu, ale cała twoja osoba tu w tym doczesnym życiu nie odnosi korzyści, póki korzyści nie odniesie twoje serce we wszystkich swoich władzach, czyli twój przemieniony umysł. Będę śpiewać duchem, będę się modlił duchem, będę się modlił umysłem. Co to oznacza? Będę śpiewał duchem. To jest inna rzecz. Co to znaczy? I będę również śpiewał i grał, po prostu muzykował dla Pana, gdzie? W swoim sercu, wszystkimi jego władzami, a więc całym swoim umysłem. Rozumiesz? To, o co my znaleźliśmy w Księdze Psalmów, przetłumaczone jako rozmyślanie serca, nie jest rozmyślaniem, ale jest higgajonem. Rozumiesz? Spotkanie z Panem nie jest rozmyślaniem tylko, ale jest całą symfonią, którą Bóg zaczyna w nas dyrygować. My gramy, ale On dyryguje w naszym sercu. Jest inne słowo hebrajskie, hagud, znajdziemy je w psalmie 49, które powinno być przetłumaczone, jak to zaraz powiem, ale znowu najpierw sobie otwórzmy UBG, Księga Psalmów, psalm 49, werset 3. Moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślaniem mojego serca będzie roztropność. Przecież w innym miejscu jako rozmyślanie było przetłumaczone słowo higgajon, a więc granie intensywne, emocjonalne na harfie. Tu mamy wyraz hagut, który oznacza nic innego jak tylko medytację. Co to znaczy, to będziemy w języku angielskim zobaczysz zupełnie bez żadnego stresu, spiny, bo nikt się, zanim powstały New Age'owe koncepcje, co to jest medytacja, najpierw istniała King James Version, czyli Biblia Króla Jakuba, w której ktoś oryginalnie uznał, że najlepiej jest ten wyraz przetłumaczyć jako medytację. Rozmyślanie, rozważanie, ale specyficznego, swoistego rodzaju. Widzisz, moje usta wypowiedzą mądrość, ale skąd ja mam mieć tę mądrość? Otóż z medytacji mojego serca owa mądrość będzie pochodzić. O tym mówi psalm 49. Teraz, że dokładnie do aktywności naszych serc na modlitwie jesteśmy wezwani, nie do czego innego. Zobacz, ile z twoich, moich aktywności, które bierzemy za modlitwę, są aktywnościami tylko intelektualnymi. Kiedy czytasz Biblię, tylko czytasz i coś tam rozmyślasz, niektórzy mówią, do tego Biblia mnie wzywa, do rozmyślania. Nie, 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 nie. Rozumiesz, tu chodzi o spotkanie w swoim sercu. Ty czytasz Biblię, rozumiesz, ale to jest pożywką, dlaczego? Dla twojej rozmowy z Bogiem w twoim sercu. Biblia nazywa rozmyślaniem serca coś, co, rozumiesz, jest twoją rozmową z Panem, interakcją, która jest nazywana śpiewaniem, graniem w sercu i tak dalej, a nie po prostu twoim myśleniem w głowie, że coś przeczytałeś, przemyślałeś, porównałeś to, rozumiesz, z jakimś studium biblijnym w internecie i mówisz, o okej, to nie jest modlitwa. To jest rozmyślanie sensu stricte, ale nie jest to modlitwa. Okej? Modlitwa jest spotkaniem z Panem w sercu, nawet jeżeli my rozważamy Słowo Boże, to jest takim rozważaniem, w którym słyszymy
przez tą Biblię, Jego, przez słowo zapisane słyszymy Jego głos. Tym, czego się słucha, jest to, co się słyszy przez słowo, napisze Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale. W psalmie 4 do dokładnie takiej postawy jesteśmy wezwani. Zobacz, to jest psalm 4, najpierw werset 4. Zadrżyjcie i nie grzeszcie. Oczywiście, to jest jasna postawa. Odetnijcie się od świata, od złych postaw, złych pragnień serca. I teraz patrz, drugie zdanie w tym wersecie. Rozmyślajcie w swoim sercu na łożu i zamilczcie. Zanim wypowiesz jakieś słowa, o których cały czas tu czytamy, najpierw, co masz zrobić? Rozmyślaj w swoim sercu. Nawet nie chcę cię teraz zaskakiwać, o tym już dziś nie będę mówić. No, to jest ostatni psalm, na który chcę się dzisiaj powołać i przedostatni werset. Ale nie zdziwisz się, jak ci powiem, że tu nie chodzi znowu o myślenie, li tylko, nie? Biblia mówi, róbcie coś, tu jest kolejny wyraz, w swoim sercu. Przestańcie mówić, znajdźcie sobie czas cichy na swoim posłaniu. Rozumiesz, chodzi o to, że prawdopodobnie w nocy, kiedy jest cicho, nikt ci nie przeszkadza, są wyłączone media społecznościowe, komórka, nikt do ciebie nie dzwoni, nikt do ciebie nie pisze, jak pisze, odrzucasz wszystko inne. Pragniesz spotkania, nastrajasz się na to spotkanie, pragniesz w sercu, nastrajasz się w sercu, oddajesz Panu inicjatywę i wtedy dokonuje się to coś, co tu jest nazwane rozmyślaniem serca, do czego Dawid nas tutaj zachęca, bo on tu zwraca się do innych. Rozmyślajcie w swoim sercu. Módlcie się swoim sercem, tak jak tylko sercem można się modlić. I Dawid mówi, tak róbcie, a wtedy spójrz, co się dzieje, 6 werset, Jahwe, wznieś nad nami światło Twojego oblicza. I 7 werset, wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino, czyli w czasie dożynek, w czasie największej obfitości zewnętrznej. Panie, wlałeś radość w moje serce. Modlitwa serca jest po prostu modlitwą w rozumieniu biblijnym. Nie da się inaczej modlić do Boga, jak tylko spotykając się z Nim, a to spotkanie, póki my tutaj w tych ciałach żyjemy, jest możliwe tylko i wyłącznie w sercu. Modlitwa jest spotykaniem się z Bogiem w sercu. Dlatego mówimy modlitwa serca, ale od tej pory, jak będziemy mówić modlitwa, to tak czy siak będziemy wiedzieć, że to oznacza modlitwę serca, bo tylko sercem człowiek może to zrobić. Zatem modlitwa serca jest pełnowymiarowym, pełnowartościowym, interaktywnym spotykaniem się z Bogiem na bazie pragnienia serca, dostrojenia serca do tego, kim jest Pan i jak On komunikuje, i po trzecie, na bazie oddania Jemu całej inicjatywy. Więcej nie będziemy mówić na temat tego, czym jest modlitwa. To, co dziś powiedzieliśmy, jest wystarczającą, jak sądzę, pożywką do wszystkich, do całego Twojego osobistego studium w różnych kierunkach idącego. W przyszłym tygodniu zaczniemy się zagłębiać w praktykę. A więc pokażę konkretnie, co to wszystko, o czym do tej pory jednak dość teoretycznie mówiliśmy, jak zacząć to praktykować. Co konkretnie robić, kiedy już znajdę ten czas, znajdę przestrzeń, znajdę ciszę wokół mnie i znajdę milczenie w sobie, co to znaczy pragnąć, dostroić się, oddać Jemu inicjatywę, posłużyć się wyobraźnią, słuchaniem, innymi władzami i zmysłami duchowymi mojego serca. Co to wszystko oznacza? Metody, kroki, raz można pójść tak, raz można pójść inaczej, zacząć stąd, tu skończyć, zacząć tu i kończyć tam, gdzie niegdyś zaczęliśmy. Różne, jak się posługiwać rozmaitymi elementami, składnikami, z których można upichcić różne rodzaje modlitwy, że tak powiem. O tym następnym razem i następnymi razami. Nie chcę znów naraz mówić, jakie są elementy i składniki i teraz jak się nimi posługiwać i robić z, jak klockami Lego, jak układać różne budowle. Nie, po prostu będę pokazywać konkretne ścieżki, konkretnie akcentujące raz to, raz jeszcze coś innego.
żebyśmy na konkretnych przykładach raz sami żebyśmy mogli zacząć się modlić tymi konkretnymi sposobami, ale też modląc się tymi sposobami, żebyśmy zaczęli w praktyce rozumieć, aha, zaraz, ale ja też mogę zrobić jeszcze to, to mogę przestawić tu, mogę teraz skorzystać z mojego serca tak, a z mojego sumienia tak, a z mojej wyobraźni w ten sposób, a z mojej myśli logicznej jeszcze inaczej. Zatem tym dzisiejszym nauczaniem na temat tego, czym jest modlitwa w ogóle, co nam zdefiniowało modlitwę serca, kończymy teoretyczne rozważania o sercu i o modlitwie. Już wiemy, co to jest modlitwa serca, a w przyszłym tygodniu zaczynamy praktykę. Jeszcze raz, nie prowadzone modlitwy, bo do tego też być może w ramach tego sezonu albo po tym sezonie dojdziemy, ale konkretne metody, na bazie których będziesz mogła, czy będziesz mógł do końca swojego życia się modlić i wciąż odkrywać, jak spotykanie z Panem jest fascynujące, ponad wszelkie najlepsze nasze dzisiejsze wyobrażenie. Amen.